Today's recommendation is the steak. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Which should I choose? Starsnatch Cliff is known for its views. Today's recommendation is the steak. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. It's been getting quite busy recently. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Today's recommendation is the steak. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. It's been getting quite busy recently. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. It's been getting quite busy recently. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Today's recommendation is the steak. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Today's recommendation is the steak. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Today's recommendation is the steak. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. It's been getting quite busy recently. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Dobry wieczór wszystkim zebranym. A widzę, że nawet już jakieś osoby się zebrały. Witam wszystkich. O, Helga! Miło cię widzieć. Poza tym witamy siostrę. Tak, nie wiem, czy mu siostra, ale okej.
I tak, jeszcze dosłownie krótka chwila. Teraz będzie można chyba ruszać z dzisiejszym planem, jakże ambitnym, którym będzie dosłownie zwykłe chodzenie po świecie. No ale tak, to jeszcze tak na wstępie, zanim zaczniemy cokolwiek. Jak tam wam dzień mija? Czy w sumie wieczór? Jeśli ktoś chce się podzielić historią życia, to z chęcią wysłucham. Patrząc na to, że mamy jeszcze... no tak, ze te dwie minuty, zanim się wszystko tak oficjalnie zacznie. Okej. Dobra mądrość życiowa, z tym się zgodzę, chociaż nie, że miał jakieś doświadczenie w tym temacie. No i dobra. Nie wiem, jak u was, mój zegar pokazuje już odpowiednią godzinę, więc... żegnaj głupi napisie i tak, pora wstawać od stołu. I tak, dla wszystkich, którzy nie wiedzą, dzisiaj właśnie Genshin. Głównie dlatego, że no, potrzebuję czegoś spokojnego na... zrelaksowanie się. Albo jednocześnie poniesienie ciśnienia sobie, jak będę nie umiał, będę przegrywał w głupie sposoby i inne takie rzeczy. Przez to potem będę musiał marnować moje cennie uzbierane diamenciki na trafienie martwego dzieciaka. Ale tak. No, więc nie ma co chyba więcej dużo mówić, tylko zobaczmy. Dobra, z mojej strony widać, że stabilny internet jest wystarczająco, hura, w końcu ten z telefonem daje radę. Tak. Cel dzisiejszy taki całkowity, poza tym, że właśnie jakieś dziwne, nudne, bądź spokojne, jak Złotek zwał, rzeczy. Działają chyba dropy? O, jeśli... działają? Noż, dzięki za informację, szkoda, że wcześniej nie wiedziałem, że mi dropy działają. Muszę znowu aktualizować tytuła przez was. Aha. Dobra, dropy włączone, dziękuję bardzo. Teraz przynajmniej może jakieś inni randomy przyjdą. I przez przypadek wyłączyłem, ale tak. Mam dzisiejszy cel. Dzisiejszy wspaniały cel. Budowanie, craftingowanie i inne takie rzeczy. A inaczej mówiąc, muszę w końcu zabrać się za swoje niedociągnięcia, moje błędy społeczne i inne takie rzeczy, inaczej mówiąc, no... widzę te wszystkie piękne postacie. Żadna z nich nie jest dobrze zrobiona. A ponad połowa z nich jest zapomniana, więc tak. Na Discordzie wysłałaś, co wyskoczyło. Okej. Niestety teraz nie mogę ci za bardzo pomóc. A, okej. Okay. Też wiedzieć, Helga. Okej, więc sam Genshin jest grą typu gacha. To jest oczywiste, niestety. O tym wiedzą wszyscy, ale tak. To jest gierka, w której po prostu biegasz. Tłuczasz potwory. Ekspisz, stajesz się potężniejszy, ekspisz, stajesz się potężniejszy, ekspisz, stajesz się potężniejszy. I tak, są zadanka, są jakieś historyjki, jest jakieś rodzeństwo głównego bohatera, które się zgubiło. I nie ukrywam, dużo się dzieje, ale no. Jednak to, co jest najważniejsze dla wielu graczy, to to, żeby stworzyć idealnie postacie, więc tak. Jest taka wredna mechanika związana z... zaraz pokażę, o co chodzi. Ale zanim to tak, przepraszam wszystkich, którzy są wrażliwi na okropne przedmioty. Tak, jest mechanika takich pięknych rzeczy, każda postać ma 5 i je zbierasz. I tak, jak je po prostu pozbierasz, to potem mają statystyki i te statystyki musisz dopasowywać, tak dalej, tak dalej. Ogólnie głównie łazisz sobie i budujesz postacie w centrum. I czy skończył? Oj, nie. Gra ma 2 lata, ale nie, dopiero jesteśmy... powiedziałbym w optymalnym świetle w połowie fabuły. Optymalnym mówię, bo prawdopodobnie wymyślili jeszcze milion dodatkowych rzeczy, które wydłużą to wszystko bardzo. Ale tak, ogólnie mówiąc, właśnie tutaj się łaźni, zbiera materiały, krafci przedmioty. Takie trochę solo MMO, bym powiedział. Z systemem niestety dziennej energii i innych takich dziwactw, ale dużo chyba do dodania tutaj nie mam w tej kwestii. Jak podstawą tej gry jest to, że nie ma nic za darmo. Chcesz coś dobrego? Trząchnij portfelem. Albo miej farta. Przez taki tutaj brzydki przycisk i przez takie brzydkie coś, które wymaga od nas, żebyśmy mieli takie kuleczki,
A żeby mieć te kuleczki, potrzebujemy tego, a żeby mieć to, musimy grać i męczyć się, albo trząknąć portfelem. No i tak. I tak do podsumowania, to po raz kolejny mówię, tu są właśnie te rzeczy, które można losować. Dwie postacie specjalne, z większą szansą na to, że dostaniemy te trzy konkretne inne postacie. To jest postać najrzadsza, najtrudniejsza do dostania. Co 90 jakby losowań mamy gwarant, coś dostaniemy. Cicho, siostra. Ale tak, tu mamy największego skama, czyli specjalne bronie, które wymagają jeszcze więcej, jak to by nazwać, gerencji, zaangażowania, żeby je dostać. A tu jest coś, czego nikt grający free-to-play nigdy nie chce ruszać, no chyba, że dostanie za darmo. A ja głupi się zgodziłem, że się będę przegrywał, to ten będę się na tym męczył i cenne punkciki wydawał. Ale tak. I po takim długim wstępie chyba mogę w końcu przejść już do konkretów. Tak, jako że nie chcę się jakoś wysilać się mentalno-fizycznie, to... Tak, początek, będziemy tłuc bossy. Zacznijmy od mojego bossa, którego muszę ubić, ale trzech. Dobra, czyli jesteś ty, Helga i jakiś random. Dobra. I tak sukces. Ale jeśli nikogo by nie było, to i tak to bym robił, bo... No wolę to tak nawet dla siebie zrobić tutaj, na tym Twitchu, jakbym w końcu zaczął działać, niż... Już nie zrobić, bo kto wie. A, tak, tak, wiem, że jest, już dobrałem na szczęście. Nie, spokojnie, siostra. A, Twitch lubi źle pokazywać. A nawet jeśli ktoś był i poszedł, to... No nie będę płakał za tym wszystkim. Ja dopiero zaczynam tutaj cokolwiek robić w świecie streamerów. Nawet ciężko będzie, że zaczynam. Na razie sobie po prostu siedzę i gadam do monitora. Z nadzieją na to, że ktokolwiek to będzie odsłuchiwał. Nie jestem aż taki charyzmatyczny, energiczny, pomysłowy jak niektórzy, więc... Jeśli ludzie nie będą chcieć u mnie siedzieć, to nic w tym złego nie będzie. Ja to robię po prostu głównie dla siebie, jako sposób zabicia czasu i... Kto wie, może coś z tego wyjdzie. Ale tak, póki co piękny bossu, kostka ziemna. Do innego konta do Twitcha? Do tego musisz mieć, nie do innego, bo da się sobie przypomnieć. O, hołełka. O, smutne. Niestety nie pomogę ci z tym, bo nie umiem. Ale tak, ziemna kostka. Przeciwnik, który w swoim podstawowym zamyśle polega na tym, że tak, jest tutaj takie wredne coś, mamy tego unikać przez prawie cały czas. I tak, rozbijać mu filary, jeśli uda się rozbić filar, na którym stoi. Aha. Tak, jeśli rozbijemy filara, na którym stoi, ono upada na chwilę, można to ranić. Można to ranić tylko, kiedy właśnie nie ma tych kamyczków. I musimy to zmusić po prostu do stracenia całego HP. Jednak jako, że ja jestem oszukistą w życie i mam postać najnowszą, która wyszła 2 tygodnie temu chyba to było. Ale tak, i jeszcze jej broń, tak przy okazji, ten dzwoneczek to jest jej specjalna broń. Ale tak, o tym na razie nie gadamy. To mam trochę łatwiej, bo nie muszę, nie dosyć, że unikać połowy ataków, to jeszcze właśnie nie muszę nawet rozbijać tych kamyków. Mogę po prostu tylko sobie tu stać i no, jak to się nazywa. No. I strzelać do niego od razu, przez co walka jest dużo szybsza. Jak mówiłem, wiem, że wszystko będzie tu badziewne ogólnie mówiąc, ale tak. O, witam nową osobę. Okay. Ahiruak, okej. Okay. Ahiru chyba. A jeśli źle mówię, to wybacz, ale tak, ja nie umiem w nazwy. I tak. Mam nadzieję, że spodoba ci się moje lamienie tutaj. I miejmy nadzieję, że jak najdłużej wytrzymam bez lamienia. Przecież tylko na mojej postacie są badziewne, nie umiem w to grać i tak dalej, więc proszę mnie krytykować jak najbardziej. Ja z chęcią przyjmę informację o tym, że nie zasługuję nawet na chichi. Ale tak. Jeśli jesteś tu nowe, co wygląda na to, to tak. Jeszcze nie zdążyłem zaktualizować wszystkich informacji typu faku i tak dalej. Ahiru, okej. Okay. Dobra, zapamiętam sobie. I tak dalej. Zawsze jeśli coś zlamie totalnie, tak podkreślam, jeśli chodzi o Genshina, zmuszony jestem do wyszowania raz na standardzie, jako że jestem graczem free-to-play, jak to powtarzam. Więc tak, życzę mi szczęścia, żebym nie lamił, albo życzę mi pecha, bo tak... A, dzięki. Zajebisty mikro. Ja bym to powiedział, że to są lata mojej pracy ciężkiej nad tym, żeby to jakkolwiek brzmiało. Nie! Nie! Dokończę temat, potem powiem, dlaczego tak się złamam z tym, nie. Ale tak, ale tak, co chciałem. Mikrofon jest... tak,
siostra Wish. Ale niestety mikrofon, powiem tak, no jest trochę kosztowny, ale jest bardzo długo konfigurowany i... Osobiście nie jestem z tego zadowolony, zawsze pragnę więcej i więcej. Halo, Wanderer. O! To chyba zasługuje na dwa Wishe, takie lamienie, ale tak... ogólnie mówiąc właśnie, ja wiem, że jest dosyć dobry, ale ma pewną bardzo wielką wadę, którą albo już słyszeliście, albo usłyszycie, a bynajmniej uwaga, nawet jestem teraz gotowy zrobić to celowo. Mam nadzieję, że słyszeliście to dmuchanie, tak jakby w mikrofon. Tak. Niestety jest wyczulony na niektóre moje jakby dmuchnięcia. A, tak. Ale tak, na moje dmuchnięcia niektóre. Wanderer, proszę, ogarnij się i łopie. A, tak, no z tym się zgodzę. Chociaż ja tam akurat z tą kostką już takich problemów nie mam. Nie mam żongla. Ja mam tego. Przedmiotem Travelera, Diluca, Albiedo i Wanderera. Żonglego niestety nie mam. Uciekał mi do tej pory. Ale tak, wracając jeszcze do tematu. Za to, co się tutaj dzieje z tym... dobra, nie chodziło o mnie, dobra. Jestem jełopem. Ale tak, tobie ani ten nieprzychodzący słyszy mi też nie przyjdzie. Bo wszystkie moje primogemy pójdą na standardy za to, jak moje postacie są idiotami i nie umią w tą grę grać. Nie, tak poważnie. Spokojnie, to nie tak, że się torturuje prawdziwie. Wolałbym robić zwykłe Wisze kiedyś może, ale no, dałem sobie takie cokolwiek, więc tak. Zanim to jednak szybko dawaj ta tutaj. No, ja ostatnio miałem fartę, ale to jest historia kiedy indziej. Trójka, nieźle. Dobra, zaraz będę mógł w takim razie Albedo już skończyć. A teraz... O, przecież bym zaliczył? Nie, zaliczył coś innego. Zaraz to dopiero 10 boss? Nieistotne. No, przepraszam cię, Helga. Ale... to nie tak, że nie zrzucam postacie. Ten tutaj gościu, pokrywając śmietnika na głowie, rzucał swoje ostrza powietrzne w filary zamiast w kostkę. Więc on to zepsuł. Ale tak, teraz zgodnie z obietnicą. Ale najpierw primogemy. Dwie kary muszę na siebie narzucić, za to, że nie umiem w to grać. Pierwsza za to, że nie dobiłem trzech filarów od razu, chociaż powinienem. Druga będzie natomiast za ten, jak to się nazywa. Druga natomiast będzie za to, że właśnie głupi Wanderer rzucał w filary i... Cool steel, super. Jakbym jeszcze tego potrzebował. Czy mam R2 i R5? A ten team? No nie ma prowadzić dobrze, to prawda. To prawda trochę, ale... To jest tak ze startu. Ten team, no, głównie był robiony z myślą o kostce, chociaż... Nie ukrywam, ten team nie jest zbudowany nic. To są po prostu postacie, które targam ze sobą tak... po prostu. Bo... prawda jest taka, że... do Genshina nikt nie podchodziłem jakoś tak na poważnie, to jest mój pierwszy raz, kiedy tak siadam tutaj i gadam do was, przedstawiam to wszystko. Więc tak, wiele rzeczy jest naprawdę jeszcze nieogarniętych, ale tak jak mówiłem, drugi Wish. O, czwórka, dobrze, dawaj ta. Co my tu mamy? Siostra, zabijesz mnie. Patrz i zabijaj mnie, proszę cię. Chcę widzieć twoją wściekłość za to, że mi przybył Hazel po raz kolejny. Ale tak, wracając do tematu... cała budowa drużyn i te wszystkie inne idee będą właśnie propagowane tutaj na... live'ach, bo taki jest mój cel, że jako, że sam lubię Genshina, chociaż nie do końca sobie radzę, o, siostra już przyszła mnie zabijać, okej. Okay. Z tym, żeby po prostu się motywować do komponowania porządnych drużyn, czy chociażby właśnie, powiedzmy, artefaktów nawet, bo czasem mi się nie chce. Właśnie te streamy mają być też czymś takim, co będzie mnie trochę motywować do dalszego działania, więc tak. Co tu się dzieje w ogóle na tych czatach? Dobra, a jak to działa? Sekund po tym, jak został wystawiony na fielda. Nieźle. 15% z prędkości ataku, fajne. Gdybym jeszcze tylko go miał rozwiniętego, to byłoby super. Ale tak, na razie go nie potrzebuję. I tak, jeśli chodzi właśnie też o same procesy budowania postaci czy coś, tym wszystkim zajmiemy się dopiero po tym, jak już skończę to, co jest dla mnie najważniejsze, czyli można powiedzieć przygotowywaniem ostatnich ascendów dla tego, czego używam najczęściej. Konkretnie mówiąc, co chciałem, właśnie tego. Głównie chodzi mi tutaj o zebranie filarów, reszta sama przyjdzie.
Proszę bardzo, czemu znowu nie mam tych kartek? Co jest ze mną nie tak? Nie wiem. No dobra. Kostka zaraz się odnowi. W tym czasie mogę już szybko sobie po prostu... Właśnie jestem znowu idiotą, czemu ja nie wyszukuję tych hillczurów w jakiś inny sposób. Wiem, siostra, że ci niedawno przyszedł. To był chyba w tym samym dniu, który mi też przyszedł. Niestety do Hazel miałem wielkiego pecha. Taka prawda? Ach, Chungyun. Ja mam Chungyuna akurat, co prawda zaniedbany. Ale to głównie dlatego, że jakby to powiedzieć, no, jak mówię. Jak gram w tego Genshina, to nie powiedziałbym, że dużo. Bo gram od jednej z pierwszych wersji, a dopiero mam... Jakby to powiedzieć, no... Dopiero mam w niektórych lokacjach tylko 100% zrobione, nawet nie we wszystkich, co dla mnie jest oznaką, że jest słabo. Słownie, mam może tylko... Noelce 6, ja bym to bardzo chciał. Ja bym kolejny powód, żeby budować Noel zamiast kogoś innego, kogo nawet nie chcę budować. Ja niestety jestem zmuszany. Ale tak, opowiadając dalej, szybko będę jeszcze wybijał te samaczurle czy jakoś tak. Właśnie. Zgubiłem wątek. Jak zwykle się rozpraszam. Jestem jopem i tyle. Ale tak, właśnie chodzi o to, że... Mimo tego, że długo gram w Genshina, nigdy nie podchodziłem do tego jakoś tak poważnie. Na tyle, żeby to było... No, przemyślane. Ja grałem dla samego grania. Radziłem sobie jakoś tak naturalnie. O, Dragon Spine. Też uwielbiam, chociaż ja miałem dziwny problem, że przez długi czas nie miałem tam 100%. Gdzieś jednej głupiej skrzynki zamrożonej mi blokowało na skałkach. Ale tak udało się. I właśnie mam mało 100% zrobione. Okej, rozumiem, Wanderer, chcesz się zabić. Tak, rozumiem. Masz mnie dosyć. Nie dziwić się. Ale tak, dobra, szybko, tylko to ubijmy i zajmijmy się czymś przyjemniejszym. Tak, od razu powiem, jeśli znowu będę miał jakieś błędy na kostce, nie będę już tam wishował, nie na geokostce. Naprawdę, ze wszystkich rzeczy się musiał za każdym razem, kiedy nie dobiję, to wydaje mi się, że po prostu już się nie uda. Wanderer na imię Bob? Bez przesady, siostra. Jestem Bobem, ale przecież wiesz, że go tak nie nazwę. Dobra, po co tu w ogóle idę? O! To nieźle, nieźle. Ja obecnie, jeśli chodzi o 100%, co siedzę, można powiedzieć, pomiędzy Liwem a tutaj tym, no, Sumeru. Bo i na Zoomie akurat mam skończoną, czas ma tak samo. A Enkadomii mi się strasznie nie chce. No i tak siedzę pomiędzy tymi dwoma, tak głównie. Chociaż, ej, siostry, przecież wiesz, że żartuję z tym imieniem Bob za każdym razem. Nigdy bym go tak nie nazwał. Gdzieś bym się usensowniejsze wymyślić, tylko nie mam właśnie pomysłów. No tak, okej. Okay. A nie, zły imię. Właśnie, czemu ja tego jeszcze nie wykopałem? Czym wezmę sobie chociaż tego magicznego. Ale tak, jeśli chodzi o same inne rzeczy, to... Tak, dla mnie właśnie... Miarą tego, jak dobrze sobie radzę, jest to, jak bardzo... Aha, no to ciekawe. Ja w sumie miałem też jednego znajomego, który kiedyś na mnie zawsze mówił o Bob. W sumie nie wiem dlaczego nawet, ale tak. Była taka sytuacja. No. Ale tak, wracając do tematu, bo ja się strasznie łatwo rozpraszam dzisiaj, nie wiem czemu. To właśnie kwestia jest taka, że... I z ucestupracowym wydawaniem nie idzie mi najlepiej. I z budową postaci nie, bo zawsze było takie... No okej, wystarcza. Wystarcza, więc więcej nie muszę robić. A teraz ostatnio jakoś tak naszło mnie... Można powiedzieć, ochota, wena, motywacja. Jak zwał, tak zwał. W ogóle właśnie tylko, żeby dać siebie więcej. Dlatego potem, jak zrobię już tę kostkę, ewentualnie jakieś inne jeszcze szybkie dokończenia materiałów na scendy. Znowu zapomniałem o tym, brawo ja. Ale tak, jak to wszystko właśnie zrobię szybko, to potem... Brawo, nie umiem. Nie, ale co, jak mówiłem, nie umiem bardzo. To właśnie potem zajmę się już zbieraniem dobrych artefaktów. Okej. Okay. Swoją drogą, jak tak patrzę na te odpowiedzi, to boję się, że chyba transmisja jest mocno opóźniona. Co nie powinno być, ale jednak możliwe, że znowu coś zepsułem. O,
Bardzo możliwe, że zepsułem. Jak zwykle. W ogóle ciekawa historia, którą też mogę powiedzieć. A to, że tutaj się pojawiłem na Twitchu teraz, tak jakby nigdy znikąd. To nie tak, że dopiero teraz zaczynam czy coś, nie? Ja już próbowałem na Twitchu swoich szans z różnymi rzeczami, ale... ale tak. Dostawać? Okej, okay, Helga, jeśli odpisałaś na to, że chyba coś zepsułem, to... Aha. Tak, przecież tam, jak cię słyszę, to nie jest opóźnienie. Dzięki, siostra. Jak zwykle komentowanie, może jestem za głośny przez ścianę, mnie słychać, pomogło w tej sytuacji. Ale tak, dobra, może nie jest aż tak źle. No. Jak tylko już albedo będzie mniej więcej skończone, to wtedy się pomyśli... Nie umiesz streamować. Zresztą, streamowanie to nie chodzi, że trzeba umieć. Okej. Okay. Okej, dobra. Zaraz sprawdzę tylko... Nie! Najpierw pozwól, że dokończę kostkę. Czy dobra. Niech będzie raz, dwa, trzy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A póki co przez to moje gadanie się pewnie rozproszę. I uwaga! Znika filar. Wiedziałem. Okej, nie jest aż tak źle. Fajnie. Ale tak. Powiem tak, u mnie z tym streamowaniem właśnie nie jest tak źle, że nie umiem. Co? Ja może powiedzmy... Aha. A, dobra, w taki sposób. Tutaj powiem, że do tego trzeba się przyzwyczaić. A, nie. Trójkę klikam zamiast czwórki. Nie wierzę. Ale tak, do tego trzeba się przyzwyczaić, szczerze. Uciekło. Oczywiście, że uciekło. Nie jest aż takie trudne. Ale, mówiąc tak szczerze. Do tego trzeba się przyzwyczaić, u mnie to już są... Dzięki, Wanderer. Ale tak, u mnie to są prawie 3 lata, zanim się nauczyłem tak jako tako prowadzić tą rozmowę w ten sposób i tak dalej. A nadal powiem, że jest to u mnie na bardzo niskim poziomie. Natomiast jeśli chodzi o samego Twitcha, to... Nie wiem, czy to wina jakichś po prostu kiepskich zasięgów w moim regionie, czy coś, ale... Dosłownie... Zawsze zrywało mi połączenie na Twitchu. Streamy były niestabilne, lagowały, nie chciały działać i to... Nie mówię, że to był stream jakiś super wypaść na 60 FPS-ów i tak dalej. Nie wiem, to nawet były w gorszych jakościach niż teraz, więc no... O, okej, ciekawe. No, u mnie aż tak jest dobrze, że z tym gadaniem nie jest. Jako, że jestem dosyć sporym introwertykiem. Słyszałem jakiś komunikat, tylko co się stało? A to ty możesz sobie wrzucić w ten czacie, pozwolę ci. Jak najbardziej, siostra, ja nie wiem, ale... Dostałem jakiegoś komunikata? Czy odgłosy? A, dobra, w sumie, jeśli dasz mi linka, to będę mógł go dopisać, podrzucić zaraz. Ten komunikat był naprawdę o tyle nietypowy, że brzmiał jak jeden z komunikatów z tych, będę coś nazywał, ale to były jakieś te wszystkie komunikaty, powiadomienia i tym podobne, no... Jak się nazywała ta funkcja? No ale ogólnie tak, ten notyfikacje czy jakieś tak, jakby coś się stanęło. A przynajmniej tutaj nie widzę, żeby cokolwiek się stanęło, a skonfigurowane mam wszystko chyba dobrze. Chyba, że znowu coś zepsułem. To dzięki za followa. Naprawdę niezwykle to pomaga w osiągnięciu jakiegokolwiek sukcesu. Ale nie wiem, czemu nie mam komunikatów. Czy się nie ma tutaj grafik na ekranie? O to chodziło bardziej. Dobra. Chyba będę musiał streamlapsy potem ogarnąć, ale to już nie dzisiaj. Tak samo opisa też to dorzucę kiedy indziej. Na razie mi zależy bardziej na tym, żeby tutaj ogarnąć. Właśnie jeszcze zapomniałem skomentować. Widzę, że moje artefakty jak zwykle krap. No. Tak, jeden mały krok dla człowieka, ale wielki dla człowieka. Idealnie podsumowane. Raczej to jest mały krok dla oglądacza, wielki dla mnie, który nie umie zrobić tak dalej. To dam, oczywiście, siostra, to wszystko naprawię ponownie, ale... No, teraz nie chcę robić przerw w live'aju i w takich rzeczach, żeby naprawiać to, że znowu coś zepsułem. Tak, a póki co... tam byłoby trzeba 24 zwoje bodajże. I 6 tych kamyków. Okej, okay, do kamyków nikogo nie mam, to już szybko się ogarnie. Sposób, okej, okay, to jest mój drugi geo. Dobra, drugi. Co oznacza, że potrzeba jeszcze dużo. Czyli jeszcze 4, 4, 3, 12, okej. Okay. Mam jeszcze jakiegoś? Tak, mam 2, czyli 10 trzeba dorobić.
A przy czym, żeby nie było z moim dziwnym gadaniem, to tak jest zawsze, jestem po prostu dziwnym człowiekiem. O, kaczka po pańsku, warto wiedzieć, a może kiedyś zapamiętam, się nauczę. Dobra. I teraz tak, okej, to już załatwione, kwiatki i inne rzeczy miałam od dawna, dlatego albiedo. Przy czym tak, wiem, że to jest albedo, czy coś tak, ale ja mówię po swojemu. I, gdzie to jest? Ile ich mam? 9. Potrzebuję jeszcze... 15? Tak, 15. W tej sytuacji, która przed wyborem będzie... Wezmę chyba Dori. A, okej. No, najlepsza rzecz. Google Translator. Znaczy ogólnie to ja bym powiedział, że Google Translator... Jakkolwiek, okej, tak osobiście korzystam z innych tłumaczy. Przykładowo do angielskiego, to mam tego chyba DeepL, czegoś tak. Osobiście bardziej polecam, bo sensowniejsze teksty robi. Chociaż ma limit znaków, jeśli się nie płaci. Ale dobra, póki co... Mamy co. Mamy co. Ostatni Ascent Albedo. Sukces. W końcu mi się to chciało zrobić. I teraz pytanie brzmi, co dalej z moim życiem. Czy dalej będę brnął w Albedo? Znaczy nie w Albedo, tym razem w Ascendy? Próbować swoich sił z jakimiś innymi bossami i tak dalej. Czy może zaryzykować w coś innego? Chociaż nie, bo te inne pomysły co jeszcze. Ale właśnie, jeśli chodzi o moje inne pomysły, tak jakby to powiedzieć, to jeszcze za wcześnie na to chyba. Co siostra może potwierdzić, że jeszcze nie jestem na to gotowy. Więc pozostało mi albo robić domeny na artefakty. Tylko wtedy to musi być z myślą konkretnej postaci. Albo kolejne właśnie jakieś ascendy i tym podobne. I nie wiem, co jest dla mnie teraz lepsze. Chociaż osobiście bym powiedział, że chyba łatwiej byłoby mi dokończyć ogarnianie ascendów, chociaż zależy czego, jak mi brakuje. Okej, tutaj nie jest tak źle. Jeśli miałbym iść po Diluka... Chociaż nie, Diluk nie jest aż taki dobry. Poza mnie korzystam z niego aż tak często. To odpada. Jean? Właśnie, w sumie Jean też mogę sobie zastosować. Tylko 6 tych kamyków zrobić. Co prawda wiem, że Anemo nie mam, ale... Jako, że nie mam Anemo, to mogę pożyczyć z chociażby Hydro. Starczy. Takich Hydro? Jednego. Mogę zrobić 12. Okej. Okej, niezły tekst. Ciekawe. Ciekawe? O ile to jest prawdziwe. Bo możliwe, że nie, ale jeśli prawdziwe, to wow. Niezłą perełkę odkryła siostra. I tak, brakuje mi jeszcze 3. Okej, 3, czyli muszę dorobić 9 takich. Jeśli chodzi o to, co akurat się przejmuję nad tym, że stracę wszystkie moje biedne Hydro. Prawda jest taka, że Hydro postaci prawie nie mam, a tym bardziej żadnych takich, których bym używał. Jest to spowodowane głównie tym, że po prostu... Powiedzmy, że nigdy właśnie nie myślałem o tym wszystkim, a postaci pokroju... czy to... Czy zlamiłem? Tak, zlamiłem o to kilka. Nie 16, powinno być tylko 18. Czemu ja zawsze mam takie rzeczy? Okej, miło, że wysłałeś dowód, że szukasz Discorda. Ale ja tego teraz sprawdzić nie mogę. Pamiętaj o tym. Bo ja mam Discorda wyłączonego. Jeśli już to... Mówię, wrzuć link na dead serwera tutaj. Jak wrzucisz na dead serwerowy link tutaj, to tam na dead serwerze możesz wrzucić dowoda rzeczowego. Jalan. 50-50, cóż... Mi na Jalan nie zależało. Jakoś tak po prostu nie czułem czego do tej postaci. Czy znowu... Nie, dobra, tym razem skej. Ja po prostu nie czułem aż takiej potrzeby, naprawdę. Okej, czyli nie można wysłać linka na ten serwer z jakiegoś powodu, to ja szybko to ogarnę. A przy czym dla tych, którzy są tutaj nie w tajemniczeniu, dlaczego mówię to ten serwer, jest to serwer, który właśnie siostra prowadzi z jedną swoją znajomą. Na temat Genshin'a.
który jest, powiedzmy, mocno dead. Dobra, macie tutaj linka, jeśli inaczej się nie da. I Discord zostawię w tle może włączonego. I tak. Serwer nazwany jest dead, bo tam się dużo nie dzieje i powiedzmy, że nie są zbyt aktywni. Ale ma potencjał, jeśli chodzi o to. Jest czymś zorganizowany, za co mogę pochwalić tutaj ludzi zaangażowanych w niego. No i tak. A zapomniałem najważniejsze, nie przerobiłem tego jeszcze na demo. I trochę zgubiłem swój wątek. A, no, liczyłem potrzeby. Natomiast jeśli chodzi o 50-50, co tutaj u nas w domu. 50-50 jest naprawdę okropne. Jak ja chociaż takich wielkich problemów z nim nie mam, tak siostra właśnie, jak sama wspominała, przegrała chyba wszystkie poza wentylatorem. Tam Ventim. Ale tak... I co ciekawe, większość 50-50 jest przegrywanych tutaj na catching. Czyli jak my na nią mówimy kegw. Ale tak... Osobiście większe mam problemy z D-Lookiem chociażby, ale... Ale tak... Siostra akurat mocno pokazuje, że catching ją prześladuje. Dobra. Jean ogarnięta. Poziomów nie robię. Bo zawsze jestem z tych, co zauważają, że poziomy zrobię, jak będę potrzebował, albo jak będzie łatwiej i tak. Catching tylko 3 razy, mi się wydawało, że miałeś więcej tego. Ale jeśli mówisz, że 3, to zaufam ci. Tak. Bossów. Ile mam w ogóle jeszcze Ryzina? Okej, chyba pora odpalić księżyca. Nawet 2 odpalę, czemu nie. I tak, jak już pobiję sobie jeszcze kilku bossów, to potem mogę pomyśleć o! Nieźle, nieźle. Skyward Harp. Fajna bronka. Chociaż osobiście nie posiadam. Podobnie jak nie posiadam Skyward Spina, na którego liczyłem przez bardzo długi czas i za którego bym z chęcią zabił siostrę. Ale tak poważnie, to nieźle. Ja akurat jeśli chodzi o bronię, to nie mam farta do nich. Co najwyżej może do katalistów. Chociaż to też zależy, czy do katalistów mam farta, czy nie. Okej. Okay. Tak, jeśli chodzi o katalisty, to mogę powiedzieć, że mam właśnie 3. Pierwszy to jest cudem wyłyszowany tutaj ten dzwoneczek dla Wanderera. No, wiem, tylko to nawet nie chodzi o to, że chciałem tą broń, dlatego że ona jest jakaś mocna czy coś. Ja choć. Nie bardzo to, bardziej o to chodzi, że ja bardzo lubię broń drzewcową jako taką. Czy to włócznia, czy to halabarda, czy to kostur. Po prostu lubię tego typu bronie. No i stwierdziłem, że po prostu chciałbym to dostać w Genshinie dla samego tego, żeby to mieć. Nawet jeśli bym tego nie używał, to. Dla mnie samą satysfakcją jest to, żebym to miał po prostu. I tak, wiem, że tutaj na roślinkę powinien przynieść jakieś najlepiej, jak to się nazywa, hydro. Ale chcę pokazać, że Wandererem też szybko, bez żadnej pomocy można to zrobić. Halo, Wanderer nie w tamtą stronę. Dobra. I tak. Jade akurat mam. Jeśli chodzi o postaci, natomiast to też u mnie trochę gorzej, chociaż nie, dobra, mam Sino. On u mnie w sumie ma teraz Jade'a, chociaż nie ukrywam, podobnie jak większość moich postaci jest trochę zaniedbany, chociaż tutaj to zaniedbanie jest... Nie będę Whale'em, nigdy nie będę Whale'em. Nie ma szans, siostra, ale wracając. Jeśli chodzi o samego Sino, to jest u mnie zaniedbany nie dlatego, że chcę. Mogę zaniedbać, tylko właśnie bardziej przez coś, czego strasznie nie lubię. A inaczej mówiąc, żukopodobne zbierajki. Nienawidzę ich. Ja wiem, że może niektórzy powiedzą, że to jest proste czy coś, ale... No ja po prostu ich nie lubię i ja ich nie widzę. Właśnie, jeśli w 3-4 będzie chciało, to może? Może wreszcie okazja, żeby spróbować? Ja też nie wiem, czego potrzebuję. Serio, siostra, chcesz ksiało zdobyć?
Wow, to rzecz mnie zaskoczyła. Zawsze uważam, czy w sumie myślałem, że preferujesz inne typy postaci. No ale okej, jeśli chcesz symulator skakania sobie wziąć, no to proszę bardzo. Nic złego w tym nie ma. I tak. Pokonana raz roślinka, drugą mógłbym też nie wypokonywać, ale nie mam po co. Jeśli chodzi o kraj, o postacie, to mam jeszcze mniej ich niż innych. O, hutało. Tak. Jeśli będzie hutało, to może warto byłoby pomyśleć o tym, żeby zdobyć jej ten staw of Homa, czegoś tak. Chociaż nie wiem, czy mam kogokolwiek, kto by dobrze z tego korzystał. Okej. Dobra. Jak takie teraz myślę, kiedy udało się pokonać już kostkę wystarczająco dużo razy, żeby Albeido był ogarnięty. Nie wiem, kogo bym teraz jeszcze miał robić, chociaż może zamiast być postaci bardziej warto byłoby właśnie skupić się teraz może ewentualnie na ogarnięciu jakiejś sensowniejszej drużyny, która by wykorzystywała to, co już mam. Tylko problem w tym, że nie wiem, jaka to miałaby być drużyna. Jak mówię, jestem słaby w takich kompozycjach. Rytuał, okej. Może być ciekawe. Ja ogólnie żadnych jakichś wielkich rytuałów nie robię nic i tym, co znowu na mnie krzyczy, co ja znowu zaliczyłem? A, no tak. Rzeźń dzienny. I w ogóle Leyline Deposit odpada. To może się zrobi, to za jakiś czas. A to nieźle, nieźle. U mnie na całe szczęście tak to nie działa, bo gdyby tak to działało, to bym dostał wiele postaci, których nie chcę. Ruinując swoje gwaranty. Chociaż dobra, nawet gdybym zrujnował gwaranty, to pewnie i tak by to przyszło. Patrząc na to, że tak. Mnie ta gra uwielbia i nienawidzi. Zarazem. To nieźle, tym bardziej. Jeśli bez gwaranta. Ale tak, u mnie sytuacja to sobie wygląda tak, że gra mnie nienawidzi i jednocześnie uwielbia. W takim przypadku, że mi po prostu się często psuje i to ekstremalnie psuje. Nie będę wydawał się w szczegóły, bo zaraz to będzie może być... mogą po prostu wyniknąć nieprzyjemna rozmowa, której chciałbym uniknąć. Ale tak, właśnie mnie gra nienawidzi, bo się często psuje w okropne sposoby. A z drugiej strony, podkreślam, będąc free to play, podczas jednego Weapon Bonera zdobyłem... nie pamiętam, czy to był... Nie, to nie był Sacred Winds, to był... Skyward Atlas. Potem to był właśnie... nie pamiętam teraz nazwy miecza, ale to jest ten Claymore, Signature i to. I dzwonek Wanderera. Wszystko na jednym banerze. Zresztą dzwonek 2 minuty przed końcem, dlatego że zauważyłem, że miałem jednego Wisha na standardzie. Po puszczeniu którego dostałem Sacrificial Sworda, który dał mi możliwość kupienia jednego Wisha na Weapon Bannera. No, ciekawa historia. Ale tak, gra mnie uwielbia pod takimi względami. Na drugiej stronie mnie nienawidzi, bo co jest żongli czy ktoś inny, to właśnie za każdym razem mi ucieka. Co jest? Coś tu się zepsuło? No, wiem, że jest skończona studia dla Prime'u. Dla Primogemów czy jakoś tak, ale... Ja chciałem to zrobić wyjątkowo, jeden na jedyny raz, bo zależało mi na tym. I próbowałem też swojego farta z resztką Primogemów i tak dalej, też po Staff of Scarlet Suns, czegoś tak dla Sino, ale tam to akurat nie wyszło. No tak, Albedo miałem z 50-50, to prawda. Swoją drogą, dajcie chwilę, muszę łyknąć sobie coś, bo trochę mi zaczyna w ustach, no, schnąć. No. Nieźle, nieźle. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation. Tak, lampa na chwilę. No niestety.
Nie, ale akurat powiem tyle, jeśli chodzi o weapon, bo na rotacji trzeba być dedykowanym od A do Z do tego. 34, a nie dolar? Co? Dobra. Mniejsze na to. Okej. Banerit to. Nie, proszę mnie, przypominajcie o tym. Nienawidzę tego banera. To jest najgorszy baner, jaki może być. Okej. Okay. A żeby to było jasne, to było mocne early. Ten dodatek jeszcze taki, którego nie chciałem. Po prostu wysłałem tam jednego Wisha czy coś. Tak po prostu dla samego wysłania. No i wypadł mi to. Nie. Niszczył mojego gwaranta, którego otrzymałem na inną okazję, jak chociażby Raiden czy coś. Czy nawet ten dżungli, na którego ciągle poluję jako żoną. Nie ukrywajmy, to jest porządna postać, którą można grać na wielu pozycjach, jeśli masz na nią pomysł i cierpliwość, żeby go przygotować. No ale nie, musiałbym przepaść. Przy czym, żeby nie był ten Itto teraz, jak jeszcze pokażę, jest zaniedbany, jak połowa wszystkiego, co jest. A mam cię wpuścić. Dobra. Mogę cię wpuścić w sumie. Podejrzewam, że wiem, co to będzie, ale niech ci będzie, siostra, właś. Poczekam grzecznie na ciebie. Potem starczy tych pogadów i pora robić coś sensownego. Wiedziałem. Wiedziałem, siostra, że to zrobisz, no ale dobra. Wielka chwila siostry, dajcie jej się wykazać. Przynajmniej nie będzie mi marudziła. Dawaj, wyciągaj swoją gitarę. Dokładnie ten baner. Dokładnie ten baner mnie właśnie zniszczył moje marzenia. Przez tego banera nie zdobyłem ani kli, żeby wkurzyć siostrę, ani kazuchy dla samego siebie. Zepsułaś. Zepsułaś, siostra. Ale dziękuję za koncerta. Okej. Okay. Yeah. Piękny początek piosenki I Pulled a Chichi. Dziękuję ci bardzo. Blokujemy dalsze join requesty, bo niestety pełno ludzi, którzy mają swoje nazwy napisane cyrlicą. I się pokazuje tutaj, że chce do mnie dołączyć. Więc no, teraz już starczy tego czego gadania. Przeprosinach za to, że tak przeciągałem wszystko. Macie Wisha na standardzie, cieszcie się z mojego cierpienia. Okej, nie ma złotego przynajmniej. Meh. Jakby to powiedział Silly Wisher, pup. No dobra, i teraz już tak full focus, trzeba się skupić na czymś sensownym. Inaczej mówiąc, warto byłoby pójść po jakieś artefakty, tylko nie wiem dla kogo. Z postaci, które często noszę, to jest właśnie Albeudo, który moim zdaniem nie ma najgorszych. Co prawda, okej, tutaj nosi dwie czwórki, ale akurat to jest domain, którego nawet jeśli bym chciał robić, nie jestem w stanie do końca zrobić. Głównie dlatego, że jeśli się nie mylę, wymaga on dobrego elektro. Amber, siostra, na to przyjdzie jeszcze czas, kiedy indziej. A przy czym jedyne, co właśnie przydałoby się ewentualnie zmienić, zamiast tego defensa tutaj zdobyć tego, jak to się nazywa, Geo Damage Bonus. Ale niestety, no, na razie nie mam. Jedna taka największa zmiana, którą bym się przydało zrobić. Wiem, że substaty są badziewne, ale nie jestem w stanie sobie pozwolić na razie na idealne substaty na wszystkim. A jako, że Albeido i tak jest bardziej jakoś, jako taką, żeby postawić kwiatka i No to i po prostu tyle, to uważam, że i tak daje sobie świetnie radę z tym, co ma robić. Przy czym wiem, że naprawdę to są słabe rzeczy i nie trzeba mi tutaj krytykować. Jedno z czego jestem dumny, mimo tego, że to jest właśnie... Chciałem, prawie jestem dumny. Mimo tego, że to czwórka to właśnie tutaj ten kwiatek. Właśnie, tutaj może znaleźć coś lepszego jeszcze, jak tak myślę. Bo możliwe, że mam już jakieś takie fajne. Tyle, co ostatnio mi naleciało rzeczy, to nawet już... Nie wiem, i są piątki, ale...
Może jakąś mu znajdę. Ale to na razie nie chce mi się. Tak, więc... W sumie nie wiem, po kogo najlepiej byłoby iść w tym momencie, jeśli chodzi o artefakty. Bo tak, jak mówię... Nie jestem przekonany co do tego, czy umiem wystarczająco dobrze we wszystkie domeny i tak dalej. Czym tak... Oj, tak, z tym się zgodzę. Ona jest okropna. Ale raz udało się z siostrą bardzo ciekawie to przejść. Nie, siostra. Nie robimy tego. Nie robimy tej strategii. Nie, nie, nie ma. Właśnie chciałem tutaj też opowiedzieć o jednej dzisiejszej strategii, raz właśnie z siostrą mieliśmy tego domaina. Ale to była sytuacja, w której... Siostra używała Barbary. Ja gram tam właśnie normalnie przy użyciu chociażby... Zresztą to bardzo bym gadał. Ale tak, siostra używała Barbary, ja używam Sino. I robiliśmy tego domaina w bardzo dziwny sposób. Nieźle. Nieźle tak mieć AR-60. Ja się na tej 55 już nie wiem jak długo. Przecież może, że miałbym dużo szybciej już to wszystko. I miałbym nawet tą 60, gdyby nie to, że... Przecież w sumie nawet nie... Dobra, pogubiłem się to, co chciałem powiedzieć. Ale tak, wow, ja się na tej 55 bardzo długo. Akurat... Nawet nie wiem, jakby ci to zrobiło. Okej, okay. I dobra. A zanim to jeszcze, to muszę tylko zobaczyć, czy mam condensed resin. Nie mam. Co? Okej. Okay. Kolejne dwa księżyce, niestety. Tak, siostra, możesz już tam czekać, przygotuj swoje postacie. I zaraz spróbujemy ulepszyć jeszcze bardziej sprzęt dla... A, właśnie tego. Dla Albeudo. Ewentualnie jeszcze Itto może dostać swoje zabaweczki. Ten, na którym robiliśmy taktykę naszą starą. Przy użyciu Sino i Barbary. To jest ten chyba na Serai. Mi się nie mylę. W Inazumie. Na Sengonomiowy? Co? O czym ty mówisz? Ja czegoś nie ogarniam? A nie, co? Tak, wiem, że mam nieporobione, proszę się na mnie nie wkurzać. A... Nowe? A... Nie, nie wiem. Tak, 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 to ten. To ten z tego, co widzę. Chyba? Mhm. Tak, to jest ten, dokładnie. Ja tam czasem nie ogarniam, jak mówiłem, ale tak, możemy szybko zrobić to wszystko i... No, ogólnie plan jest taki, żeby właśnie zrobić nowy zestaw. Razem z dobrymi substatami. Jeśli nie będzie dla Albedo, to chociaż i to może zostanie. No dobra. A to dzięki, że chociaż chwilę posiedziałeś, miło cię było widzieć. Nie może jeszcze kiedyś... Kiedy miał okazję z tobą tak pogadać sobie trochę tutaj na czacie. Ewentualnie w tle też możesz mieć. Okej, dobra. No to może do kiedyś. Dzięki, że wpadłeś. Okej, siostra. To teraz, jeśli jesteś już gotowa, to ja tylko muszę uruchomić domaina. I w sumie, jeśli masz mi pomagać, to może zamiast po prostu pisać na czacie, lepiej będzie, jeśli najprościej w świecie cię udostępnię. Za pośrednictwem OBS-a przez Discorda, więc proszę cieszę się, że ten jeden raz ci pozwalam. Witam wszystkich zgromadzonych. No tak, ja. Oto i siostra. Więc tak, jeśli ktokolwiek jeszcze tu siedzi, to przygotujcie się na bardzo, bardzo noobskie sposoby przechodzenia tego domaina. Oraz inne dziwne rzeczy. Co tutaj w ogóle było efektywne? Tutaj elektro jest potrzebne, po prostu. Okej, okay, to jak mam budować? I hydro jeszcze. Nie pamiętasz, jak się to przechodziło? Nie, Barbara. Nie pamiętasz, siostra, jak się to przechodzi? Pamiętam, tylko no. Chociaż nie, nie muszę barać, Kek. Wezmę Barbara i Fischl. Przecież wiesz, jak możemy to przejść? Ja wiem. Nie wiem, że zapomniałaś dlatego już. Mówię, dlatego mówię, że wezmę Barbara i Fischl. Okej, okay, dobra. Dobra.
Z tego co widzę, to jeszcze żadnej klatki nie zgubiłem, co jest sukcesem podwójnym dla mnie, bo nie dosyć z kim żyję, to jeszcze nie zgubiłem klatek. Ale tak, a ogólnie posiedzimy tu może jeszcze z pół godzinki do godziny nad tym Genshinem, ewentualnie potem się przeskoczy na jakąś inną gierkę, jakieś dziwne rzeczy. Albo powrócę do starych, pradawnych czasów, o których już nikt nie pamięta. Bądź inaczej mówiąc, po ludzku, wyciągnę miotłę. Wiesz, co się dziś siostra, czy nie? Nie. Dobra, wiem. No, to źle, że wiesz, ale dobra. To ja aktywuję już domaina. I tak, jeśli chodzi o moje rzeczy, biorę oczywiście pana Suchara. A drugorzędnie, nieważne kogo wezmę, bo i tak nie będę używał. A niech będzie, żeby mnie nie mordziło. Jest trochę opóźnienia, tak patrzę. Na streamie zawsze jest. I właśnie, jak tutaj teraz ze mną gadasz czy coś? Oj, tak, Helga. Jak ze mną gadasz, to taka parada. Wycisz streama, ustaw na 160p, jeśli się da. Ja? Mam wyciszonego. Oczywiście, że pamiętam. Grzeczna siostra. I dobra. Lecimy. Więc przygotujcie się na super mega noobską taktykę. Co tam się działo? Był sobie Will, który miał sklep i chciał chodzić po podziemiach i sklep nazywał się Księżycowo i tak. I to się działo, bo ja tam nawet chyba pierwszego lochu nie przyszedłem z tą miotłą. Robimy to no totalnie czekaj, po staremu, czy nie? O zastawia tylko. No tak, totalnie po staremu, tylko o zastawia. Okay. Nasza najstarsza technika, bardzo noobska, bardzo badziewna. Oto jak się z tym walczy. Zwabich tu. No zwabiłem przecież. A, wait, powiedz, trzeba było, proszę. Żeby jest Barbrę. Siostra używa Barbry za barierą, a ja tutaj rozwalam wszystko, przyszedł Sino. No, i oto cała technika, jak przychodzi do tego domaina, jeśli macie jakiegokolwiek kolegę, który po prostu jest skłonny wam pomóc, a wy macie jakąś dobrą postać elektro pod main woman na sub DPS. Ja mam lepszego main DPS-a od ciebie tutaj. Nie widzisz, jaki jest tak, main DPS Barbara, ze mnie? Tak, Barbara, najwspanialszy z main DPS-ów. No, ale dobra. Jednak zostałaś, Ahiru! Ja spadłam! No co jest? To jest nasza noobska technika. I wiem, że jest badziewne. Spokojnie. Można powiedzieć o nas, że jesteśmy nuby, jełopy, nieogary, że powinniśmy usunąć się z Twitcha czy coś. Ja tylko opowiadam tutaj na naszych starych metodach. Ja sam tutaj to potem będę robił. Tylko po prostu mówię o tym, jak spokojnie, to kiedyś robiliśmy. Spokojnie, ja za chwilę też zmienię postacie na jakąś Mona. I brawo. A, kolegi nie ma, okej. Okay. Ale tak. A, okay. Jeśli chodzi o samego Sino, nie jestem z niego zadowolony, bo jak mówię, jest dosyć zaniedbany. Ale też nie ma najgorszych rzeczy. Jego włócznie niestety ma 80 dopiero. Może byś mi nie ginął łaskawie. A druga rzecz... Bo ja sobie utknęłam. Oj. Nie, spokojnie, raczej nie zginę. A druga rzecz właśnie, która jeszcze jest taka... Ja bym ci pokazała, jak ja tu stoję. Może podejdź bardziej do granicy i spójrz w dół. Aha, dobra, widzę. Piękne. Ale tak, jeśli chodzi o samego Sino, to też ma... Aha, okej. Okay. Wiem, że nie jest najlepszy. Spokojnie. Ja go właśnie mam z myślą o drużynie pod Dendro i tak dalej. Tylko na razie tutaj po prostu pokazujemy sytuację, jak to pierwszy raz przychodziliśmy. Moim healerem jest Cici osobiście, Airo. Nie wierzę. Nie wierzę, że nie zauważyłem, że on pada. Ach, Barbara! Jak możesz tak tu być uwięziona? Muszę spaść. Ale wtedy nie wrócisz chyba? Wrócę, bo to bo szybko, bo ja tutaj zlamiłem totalnie. Przez to, że wziąłem postacie, żeby pokazywać stare... Nie, ale przez to, że chciałem pokazać stare czasy, to dosłownie mam... Wziąłem Sino zamiast czegoś lepszego. W sensie czytaj mojej fiszy, która jest zbudowana już pod elektro w końcu, jakkolwiek. A nie widzisz, jak mój os robi robotę? No tak, tylko chodzi o to, że jako drugą postać wziąłem oczywiście tą kadencję, która jest niezbudowana. I jeszcze ma włócznie, nie wiem czemu, tą z eventa zamiast swojej normalnej, którą jej zazwyczaj daje. Aj, fantasmagoria! Oj. A Jin jako wracaj, wilk! Powiem tak, Jin jako healer nie jest najgorsza. Chociaż tutaj to polega się na szczęściu, jeśli nie gra się pod Energy Recharge. W moim przypadku Jin, jak z niej korzystałem, to akurat
była budowana bardziej z myślą o byciu swirl buildem niż o samym energy charge'u. Więc no, ale tak. Żeby tutaj więcej nie marnować czasu czy coś, to jest takie wspomnienie. Zaraz wymyślę, jak to lepiej wziąć. Ja teraz wezmę normalne postacie. No ja myślę, że też, chociaż u mnie ciężko ogólnie, coś normalnego. Zanim to dostałam w miarę pióreczko. Moje ma Elemental Mastery, HP i Crit Rate. Moje jest dziwne, ma HP i Elemental Mastery. Crit Rate, okej. I uwaga, oczywiście dostałem teraz tego... W sensie, czy ja wiem, Airu? Jak Starki używa... Starki, Gwiezdny Klucz. Jestem przyzwyczajona, że zazwyczaj Starki... Ja mówię jakkolwiek, to jest i jedno i drugie. Przecież to jest synonim, jedno spuszczone, drugie nie spuszczone. Ale de facto po prostu jestem przyzwyczajona. Ale jak używa Jean, to nie ma takiego problemu. No, z tym właśnie ja się nie spotkałem z tym, żeby potrzebowała dużo energii recharge, więc no. Właśnie, tak z ciekawości. Ile ona potrzebuje energii? Nie wiem, nie pamiętam teraz, bo dawno jej nie używam, ale tak, wracając. Oczywiście jedyny zestaw, który u mnie dostanie gobleta z atakiem, crit rate i inne jakieś, znaczy crit damage, jakieś dobre rzeczy, to jest to pod healera, którego nigdy nie ubiorę z własnej woli. 80 ona ma, dobra. To faktycznie jest to drogi. Chociaż nigdy nie miałem z tym problemu, naprawdę, to szybko mi te partikle generowało i tak dalej, więc... W sensie... Dobra, okej. Chciałam sprawdzić, ile Venti ma, ale Venti ma 60, więc się nie odzywam. To też nadal nie jest najtaniej, ale nie jest aż tak strasznie źle. Proszę. Bardzo śmieszne. Nie, może, nie wiem. Ej, bo ci się nie ma heala jeszcze. No dobra, już stawiam kwiatki. Które będą teraz słabe, dobry, i tak dalej. Bo nie mam oczywiście postaci sensownych, a nie wiem czemu Albedo mi się wziął zamiast Wanderera, który by bił akurat trochę więcej przynajmniej. I albo mi się wydaje, albo muzyka z Genshin'a jest trochę za głośna. O, szczęść Boże kolejnemu gościowi. Nie, spokojnie, nie trzeba nam tutaj pomagać. No, ogarniemy wszystko samemu, tylko... Jak chcę, to może, ale nie potrzebujemy, jeśli ogólnie. Nie, bo tak, chodzi. U mnie to wszystko wygląda w ten sposób, że... Ja wiem, że mam słabe postacie przy sobie teraz, czy coś. Się. Tak, przy tym, żeby nie było, ja tutaj będę zaczynam powoli ogarniać wszystko poważniej, tylko... Nawet moje pierwsze spotkanie z, powiedzmy, Genshin'em tak na streamach, czy coś, kiedy ja dopiero zaczynam, podkreślam, myśleć o tym, jak będę budował drużynę i tak dalej. Wcześniej to ja nie patrzałem na takie sprawy, szczerze mówiąc. Ja dopiero zaczęłam się bawić przy Nahidzie, więc no. I wanna fish. Okej, jakaś klik chce nas dołączyć. Niech i tak będzie, zapraszam. Zobaczymy, kogo my tu mamy. I wanna fish. Fajny nick. Ty jesteś ty? Pan Lodi? Pan Lodi? Mm-hmm. Okej, dobra, to jesteś ty. Nie widzieć. Mogę cię zabić, że masz kli. Mogę cię zabić osobiście. Nie, jak już się teraz flexujemy porządnymi postaciami, to ja się poflexuję też moim Wandererem znowu. Proszę, to jest moja kli. To jest moja kli. Patrzysz na nią w tej chwili. Patrzysz na nią. Łazi wokół ciebie. To jest moja kli. I widzę, że mam tutaj do czynienia z kimś, kto miał albo wielkiego farta, albo jest delikatnie wielorybem. Bo widziałem tutaj zarówno... widziałem zarówno Ayakę, jak i Miss Splittera. Co już jest takie... Wow. Wow. Znaczy dobra, nie powinienem się odzywać. O, bo ja dobra. Mam dzwonka do Wanderera. Jeszcze idzie do nas Airu. Nie, zapraszam wszystkich, no oczywiście, czemu zapraszamy, nie? Zapraszamy! Można oczywiście tutaj dobrze. Znajomych. Ważne chyba. Ale nie, nawet jak wielory... Oddaj po dobroci. Noż... Nie wierzę. Nieźle. Gratulujemy. To ja wezmę Nahidę z tego wszystkiego, jakbyś wzięła Raidenkę, to by było miło. Ale ja chyba muszę w takim razie zmienić postać, bo to trochę zbyt niebezpieczne, jako nasz tutaj Wanderer. Uciekaj, uciekaj. Uciekaj, może. Jeszcze Julan. Uciekaj. Nie zła kolekcja postaci, ale dobra. Pewnie od dawna grasz. Tak myślę. Powiem tak, na pewno gra intensywniej ode mnie. Bo ja jestem z tych, co tu grają, ale nie jeszcze intensywnie. Jeszcze ją zbudować muszę. Żonkill. No i teraz widzisz, 3 Archonów na ciebie idzie. Ale tutaj widzę, że jest chociaż w przypadku, jak to się nazywa, że chociaż delikatne wydatki to były.
I żeby nie było, nie krytykuję takich ludzi, ale były delikatne wydatki, przykro mi, mieczyk z Season Passa się nie ukryje. O, Aloy! Postać, która mnie ominęła, niestety. Dobra, już rozumiem, jak od dawna nagrasz. Postać, która mnie ominęła, ale no... Ja też nie żałuję tego jakoś bardzo, bo nie słyszałem, żeby była zbyt dobra. Ja z fleksowania się to tak, to mogę się pofleksować jeszcze tym. Okej, tylko jak tak się tutaj fleksujesz tym wszystkim, to mi gra lakuje, więc nie wiem czemu. Dobra. Albo internet mi eksplodujecie, albo nie wiem co się dzieje, bo żeby nie było sprzęta, mam dosyć... Idźmy na tego domaina. Idźmy na tego domaina, nie? Serio? No, potrzebujesz. Mówiłem, że mogę dzięki temu zmienić albedo na coś lepszego. Nie, że muszę na to iść. No to idź gdzie chcesz. Kieruj nas. Bez przesady z tym wszystkim. Jak już zawsze powtarzam, nie wiem na co iść. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Okej. Zobaczę później. Już sobie sprawdzam. Bo ja sobie wiem, że z badziewiem, bo i talenty ma słabe, i wszystko ma słabe. Oczywiście, talenty ma powoli ogarniane, jak patrzę na to, że w ostatnim czasie... Wysyłam wam obu zaproszenia, jak coś. Co jest? Fireworks are for now, but friends are forever. Już sprawdzę tego Wanderera. No, ale wracając do tematu, tak. Osobiście nie wiem, na co powinienem iść, co powinien robić, jak powinienem robić, bo... Jak to powiedzieć? Jedyne rzeczy, które mi wychodzą tak, jak powinny wychodzić, to są... Te, jak to się nazywa? To są artefakty. Nie, nie artefakty, tylko materiały, których nie da się nie dostać. A jeśli chodzi o sam numer, zaraz też sobie zobaczę. Sam sobie zaraz też zobaczę tego Wanderera. Tylko to jest jedna rzecz, a druga nie do końca wiem, gdzie tego wyszukiwać. Bo nikt nie jest interesowany się takimi rzeczami. Wejdź we Friends. Friends, okej. Friends, i wpisujesz w wyszukiwarkę taką pod tytułem środek, ujdę. A już widzę. Wanderer, zobaczymy, co to jest. Zobaczmy Coco Goat. Wow. No tutaj muszę przyznać, piękne to jest. Piękne. U mnie crit rate jest... Crit rate mam podobny. Aha. Ale za to crit damage mam połowę tego, więc nieźle. Broń pewnie... Aha! Witzt? Serio? Wow! Witzt. Na Witzt się takie statystyki, co artefakty musi mieć świetne, skoro tak się to udało. Ewentualnie konstelacja albo talent, nie wiem. Konstelacja, nie? Talent 9, okej, to już rozumiem. I artefakty. Okej, 2-2. Ciekawe. Nie będę tego oceniał, bo jak mówię, ja nie jestem dobrym graczem, ale... Okej. Atak, crit. Wow! Kurczę, świetne przedmioty. Brawo dla tego, ktokolwiek jest właścicielem tego Wanderera. Świetna sprawa. Wy nie to, że nie rozdajemy nagród pieniężnych, wysyłamy... Tak, wiem, że to nowy set. Spokojnie, nie trzeba przypominać, ale w sumie Helga Viking nie gra. Tak, to prawda. A propos tego, to jest nowy set. Wiem, że to nowy set. I u mnie on wygląda bardzo pięknie, jeśli jeszcze mam jakieś kawałki tego seta. Na pewno masz. Pewnie tylko w czwórkach, bo piątki już pewnie przylosowałem coś innego. W ogóle gratuluję Ayaki też. Polowałam, o, to ale u mnie uciekła to mimo... Yep. Ale uciekła mimo wielu iszów. Dobra. Ale teraz, żeby nie było. Oto to, co teraz pokazuję. To jest podsumowanie, jak u mnie ten set wygląda. Tyle w temacie. To, co było przed chwilą, to podsumowuje naprawdę u mnie cały ten set. I dlaczego twierdzę, że nie mam farta? Ja naprawdę potrafię tygodniami próbować zrobić jedną rzecz, która ma jakikolwiek sens. I ja wiem, że zaraz powiedzie, ale to się miesiącami robi, ale ty się nie znasz, czy coś... Spokojnie, ja to ogarniam. Ale jak dla kogoś takiego jak ja, to... Powiedzmy, że nie ma czasu aż tak na to, żeby sobie siedzieć w Genshinie długo. Student. No, nie to, że student, to też mam inne obowiązki, ale... O tym teraz nie mówmy, tutaj siostra. Ja też nie mam jakoś dobrze zbudowanych, mimo że maniaczę w Genshina non-stop. Na jakąś domenę? Gwiezdny Klucz dobrze o tym wie. Powiem tak, jeśli chodzi o domeny, mam propozycji kilka, takich, które na pewno mi się przydadzą. Tylko muszę zobaczyć, co gdzie jest. Pierwsza kwestia to... żebym tylko pamiętał, które to było tutaj...
Nie, co są materiały? To ty będzie też nie? Wow! Wiesz, to jest naprawdę Dumbley Kid, co? Dobra, w końcu znalazłem kwiatki. Chyba nie potrzebowałem ich teraz. Najbardziej by to potrzebował chyba teraz tabliczek tarczowych, które nie pamiętam, czy są dzisiaj. Zaraz zobaczę. Nie ten domain, brał ja. Fun fact, dzisiaj są te rzeczy na Yoimiye, których bym potrzebowała, ale tym się zajmę spokojnie na później. Jeśli takie rzeczy, które na pewno wiem, że mi się przydadzą, ja obecnie myślę po prostu, na co pójść. Na pewno, co mi się przyda, to właśnie same tabliczki dla Sino, którego chciałbym dokończyć. To proszę bardzo. Chyba, że... Tak, gdzieś tam są jego tabliczki. To on potrzebuje tego artefakty. Samego co Traveler, tak patrzę. A bo mnie wiedzieć, Travelera noszę tylko dla siebie podczas robienia story questów. Wiesz, że z niego nie korzystam na co dzień. Więc tak. Dobra, bo zanudzisz nas. Nie, spokojnie, myślę. I chyba najbezpieczniej na razie będzie właśnie wybrać sobie tabliczki. Chociaż one będą nudne, to przynajmniej tutaj mogę zagwarantować, że tak. Dostanę co chcę i będę mógł rozwijać moje koncepty przed tym, aż zacznę. Pewne bardziej wątpliwe przedsięwzięcia. Tutaj co jest potrzebne? Tutaj Dendron, nie ma niczego szczególnego, to po prostu nałożenie żywioły, jeśli się nie mylę, zmniejszało odporność na inne żywioły. Więc bierz co chcesz. Dobra, to ja wezmę na Hidę. Nie najlepsza, bo nie najlepsza. Terrorystka! Weź terrorystkę, proszę. Proszę, weź terrorystkę. Mam nawet ja, jeśli mam cokolwiek brać na poważnie... A, dobra, weź mamusię, weź mamusię. Okej. Dobra. Nie ma hydro, ale nie ma co się tym przejmować, tutaj to nie jest aż takie potrzebne. Albo terrorystkę. Jedną. Jeszcze co chcecie, jak chcecie, pamiętajcie, że... Startuj. W porównaniu z tym, co Jacej pewnie oferuje sobom, będzie to i tak milion razy lepsze. Bo ja tu jestem naprawdę takim niedzielnym graczem, co to gra w Genshin'a, bo gra dla odstresowania. I nie próbuję na razie jeszcze aż tak bardzo się przejmować tym wszystkim, żeby to było optymalnie czy coś. Jeżeli nie było dla tych, którzy tu właśnie śledzą teraz to wszystko, te live'y mogą naprawdę być początkiem czegoś więcej, jeśli chodzi o mój sposób grania i takie inne rzeczy. Ale to... Dobrze, udało mi się. Dla tych, którzy nie wiedzą, tak to było moje celowe, chciałem to zrobić. I to celowo. Ja zawsze próbuję to siostrze zrobić. Jak tylko jest okazja. No i już widać, że mój Wanderer jest niczym w porównaniu z waszymi postaciami. Więc gratulacje. Z moim nic. Ja nic nie biję przecież! No, ja wiem! Ale spokojnie, siostra! Jak ty wlazłeś? Przecież to... utkłaś... Nie! W ostatnim momencie wszarżowałam! Dziękuję bardzo, zlamiłem. Ładna ta kli, ci powiem. Zlamiłem. Co zlamiłeś? Zginęłem na tym domainie, w takiej konfiguracji! Proszę cię, masz zawiszować. Ja nawet nie jeden wisz. Wyślę tyle, ile mogę wysłać. Za karę. Ale możesz na Boba Mena, jak chcesz. Nie, obiecałem, że to będzie na standardzie, żebym odczuwał ten ból za to, że jestem jełopem. Więc to będzie na standardzie. Nie podziszajcie mnie z tym bywać coś. Ja wiem, że to ja jestem tutaj tym, który nie umie, że to ja jestem ten, który tutaj nie powinien grać w Genshin'a. Słuchaj, moja Nahida prawie też zginęła, więc nie przejmuj się. Ale tak, zgodnie z obietnicą. O, stać mi na jednego łysza tylko. Na trudno się mówi. Więc biorę standarda. Mi się wydaje, czy ja mogę dzisiaj skończyć Sacrificiala dla Nahidy? Elemental Warp. Okej, okay. Czyli nic. Ale dobra. Jej. Ale dobra. Standardowo muszę chyba odwiedzić moją ulubioną Nie, statuę. W sensie kajdanek dzisiaj nie ma, jak zerkałam, ale... No... Jeszcze to levelowanie dla kogoś innego? Cięższe. No tak, jeśli wy macie jakieś potrzeby czy coś, ja jak najbardziej mogę pomóc, ale u mnie to jest tak, dobra. Kończę dzisiaj Sacrificiala. O! Znowu ten sam dźwięk, więc znowu chyba ktoś dostał, znaczy dodał mnie do followowania i tak dalej, więc dzięki bardzo, ktokolwiek ty jesteś. Nadal przepraszam za to, że zepsułem wszystkie moje te powiadomienia i alerty, ale to nie moja wina. Okej, możemy spróbować Thunder Manifestation, choć nienawidzę go. Bez przesady, to jest easy.
Ale dobra. Tylko dajcie mi skończyki mojego bronia. O, kolejne, kolejne. Okej. Okay. I zdecydowanie, jak ten streamer się skończy, będę musiał to naprawić znowu. Żeby nie było taka ciekawostka, wczoraj, można powiedzieć, że robiłem streama testowego tak trochę z siostrą. O, dzień dobry, Ju, Zek. Nie mogę widzieć kolejną osobę. Ale tak, żeby nie było. Wczoraj dosłownie robiłem takiego, można powiedzieć, pseudo streama testowego z siostrą, na którym to, żeby nie było, sprawdziłem, notyfikacje działały, a dzisiaj się zepsuły. Nie pojawił się nikt. Może weź... Ale tak. Proszę bardzo. Weź może sobie kogoś innego niż Wanderera. Co czemu? Czemu kogoś innego? Znaczy nie Wanderera, Travelera. A, dopiero teraz zauważyłem, że jedna osoba uciekła. Dobra. No. Ale masz ładne na imię Glidera. Jeśli mam zmienić, to kogo bym mógł wziąć w sumie? Jeśli mam się chwalić czymkolwiek, co u mnie jest półprzyzwoite, to niestety... Albedo. Ja wezmę tylko Cici, no. Tylko Albedo. Ja wezmę Cici, żeby był jakiś healer. No ale dobra, mamy jeszcze chwilę poczekać, więc będziemy grzecznie poczekamy. Oczywiście. Aha! Okej, okay, to taka zabawa, okej, okay, swoim własnym Wandererem okay, się chwalisz. Okej, okay, dobrze, własnym Wandererem się chwalisz będzie. No takie rzeczy, okej, okay, okej. Okay. Ja zapamiętam to sobie, zapamiętam to sobie. A, co to będzie potem grane? Będzie grane? Nie wiemy. W sensie po Genshinie? Prawdopodobnie jak zwykle będę wrócę do starych klasyk sprzed wielu stuleci. No. Będę się torturował jakimiś nierealnymi challenge'ami w różnych gierkach pokroju. Mam propozycję. For Barbara's Oceanid Challenge. Siostra, nie! Nie zdradzaj dziwnych pomysłów, które miałem na bazie pewnego amerykańskiego Chińczyka. Już do was Cici leczy! Leczy, leci. Ale tak, wracając. Tak, ogólnie właśnie jeśli chodzi o to... Co tak szybko ma być? Co? Cicho tam. Proszę mi nie zdradzać tutaj rzeczy, ale tak, jeśli o to chodzi, to pomysły dziwne mam właśnie, powiedzmy, przez siostrę, która mi go pokazała. Jaki ty masz crit damage na Yoimii? Ale tak, wracając, i wiem, że niektórzy mogą potem skrytykować, tak, że nie robi nic oryginalnego, jedny tylko ale właśnie powtarzam. Stronie czy wszyscy skinęli? Nie ma. Jakim cudem? No, oprócz ciebie, no. Jak? Ja czasami się zastanawiam, czy na tym bossie w ogóle da się ginąć. W sensie... Nie będę tutaj krytykował nikogo za to, ale... Okej, okay, nienawidzę Thunder Manifestation. Nie, dla mnie to jest zawsze jeden z łatwiejszych bossów. Well, Thunder Manifestation dla kogo było? Chyba dla Shogunowej? Nawet nie mogę dla odebrać, co nie wybieram. I dla Sary. Tak. I to! Ale nie, lubimy nie, nie. Pana. Ja już jesteś bardzo mądry. Helga, proszę cię. Wejdź na YouTube'a. Obejrzyj całe 101 odcinków Eldena, które tam wyplułem i wtedy powiedz mi, umiesz unikać. Naprawdę. Tam udowodniłem milion razy, że nie umiem. Ale tak, wracając teraz do tematów. Prawdopodobnie właśnie to będzie jakaś gierka indie, w której można jakiegoś dziwnego robić sobie challenge'a pokroju właśnie starego już Moonlightera, którego próbuję przejść całkowicie tylko przy użyciu miotły. Czy jakieś inne takie dziwne rzeczy. No. Co ja mam ewentualnie, jeśli nie to, to nie wiem, co jeszcze mógłbym zrobić. Żeby nie było, ja jak? Nie jestem z tych... Jak? Jestem z tych, co mają pomysł na siebie. Jakie na Yoimi? Jakie to były? A nie, tam były napisane. 60 crit rate, 191 crit damage. W sensie świetne mi tak, mi jak pomagali ludzie budować moją Yoimi, to mi polecili, żeby bardziej dać czapkę z crit rate'em niż crit damage'em. I statystyki mam 79-100. Wow. Nieźle. Skywarda widziałam akurat. Nieźle, ja niestety nie mam szczęścia, więc mam Rasta. Ej, masz tak większe szczęście ode mnie, jeśli chodzi o niektóre rzeczy. Co, chciałbyś taką Cici z Aquila Favonią? Cici może nie, ale Aquila Favonię z chęcią przyjmę. Ale ma być duo, inaczej nie. A słuchaj, ta Cici wcześniej czy później przyjdzie. Przez takiego ostatnio miałem niesprawiedliwego farta, to ja wiem, że ona przyjdzie i zrujnuje mi jakieś moje największe marzenia. Spokojnie. Ja ci powiem, jaki ja mam goblet, Ariu.
Ja pewnie nie mam pyro damage. Ja mam atak na goblecie, ale mam crit rate 13,6, więc no. No, ja mogę powiedzieć, że ja nie będę się chwalić swoimi artefaktami, czy raczej niech żyją, żali. Niech żyją cici. Jak mówiłem. O, 750. O, C2, no to lecimy po C6, myślę. Nie, świetne staty. Ja jak mówię, swoim nie będę się chwalił, bo okay. Ja nie mam żadnych dobrych statów. Jedne co dobre mam, to... Nie, tak dosłownie. W całej tej grze, jedne co mam dobrego, to chyba tylko to, że udało mi się tą Xiangling C6 zdobyć. Wszystko pozostało to crap u mnie. No ale jak mówię, te streamy mają być po to, żebym powoli może kiedyś zrobił sobie coś sensownego, miał na siebie pomysł. Nie, jedyna dzisiaj dopiero... to jest w ogóle dzisiaj to dopiero jest właśnie... Bardzo proszę mi się nie wtrącać, siostra. Dzisiaj tłumaczę, że to jest pierwszy stream, pierwsze ogarnianie, pierwsze takie dosłownie... To chciałem. Pokój mi słów teraz. Czemu ja dzisiaj mam jakieś zaćmy umysłowe? A, no tak, ten stream dzisiejszy będzie jeszcze spokojniejszy, taki mniej ogarnięty. Na przyszłość zrobię jakiś większy plan tego wszystkiego, ale ci to chciałem po prostu zobaczyć na spontanie, czy w ogóle to ma sens. Najwidoczniej ma sens, bo w końcu naprawiłem głupiego Twitcha, który mi się psuł. A tak, jeśli chodzi na to są inne rzeczy, to... Jeszcze dobra, mów co robimy dalej. Co robimy dalej? Dalej. Udało się Thunder Manifestation i teraz... Osobiście mógłbym spróbować znowu jakieś dziwne jakieś bossy czy coś, w dziwne sposoby. Albo można byłoby pójść po prostu na jakieś materiały. Czy będą? U mnie to jest powiedzmy taka sprawa. Muszę mieć czas. Z czasem jest u mnie różnie. Ale będzie czas i internet nie będzie się buntował. Co jak najbardziej, ja z chęcią. Tylko, że właśnie internet się buntuje. O, i co to w ogóle jest? Okej, dobra, to jest Severed Fates. Na to jeszcze nie ma czasu teraz. Najpierw muszę ogarnąć inne rzeczy. Ale Severed by się przydał dla Xian. A? Ten serwer? Jak najbardziej zapraszam każdego, kto chce. Nie jest on mój, żeby nie było. Jestem tam tylko asystentem. Tylko ostrzegam, że serwer jest trochę martwy. Głównie dlatego, oczywiście, że po prostu... można wejść, bo był wysyłany w sumie link. Tak. Tak, tak. Można jak najbardziej wejść, tylko serwer będzie delikatnie martwawy i tutaj nie ukrywamy. Jest to spowodowane tym, że właśnie osoby, które prowadzą ten serwer, no... Powiedzmy, że... Mają czasu. Nie tyle cena w nim mają czasu, to jest jedna rzecz, ale druga... dopiero próbujmy jako pierwszy raz, pierwszy serwer tematyczny czy coś. I też nie mają może do końca jeszcze pomysłów czasem na angażowanie ludzi. Lubię martwy serwer, no. Ponad połowę martwych, na których ja jestem, właśnie jest martwa. Połowa tych, na których ja jestem, jest martwa. Jestem z ciebie dumna. Przecież ty wiesz, że ja takie teksty walę co chwilę po kroju innych słynnych tekstów. Spało mu się chciać. Tak, spało mu się chciać. Nadal nie wiem, jak ja to powiedziałem, ale tak. Jeśli chodzi o inne rzeczy, żeby już nie marudzić tutaj długo, nie robiąc niczego, osobiście bym poszedł właśnie... W sumie nie wiem po co. Może no dawaj, poszedł... dam mojej barbrze w piękną dobra. Broń. Dobra, to może... Czekaj, cztery barbary na ocenie, a ty chcesz to zrobić? Macie jajo w Perception, prawda? Dobra. To na zdjęcie dzisiejszego Genshina niech będzie to, o co siostra prosi. Poproszę o Eye of Perception lub Skywardy. Okej, okay. Tylko ostrzegam, że moja barbara jest bardzo zaniedbana. No to ją zbuduj, proszę bardzo. Daję im po prostu milion ataka, ile wlezie, bo nie mam już tej broni. Oj. Oj. To barbara w takim razie nic nie zrobi. Bo na ocenie trzeba mieć cokolwiek innego. Dobra. Skyward na 50. Bo nie... A chwila, może być na wyższym. Dopiero teraz zauważyłem, że mam zęby. Myślę, możesz być naszym healerem, jak chcesz. Okej. Albo nie musisz w tym brać udziału, jak nie chcesz. To twoja decyzja. To tak na zwieńczenie po prostu, żeby była jakaś głupota jedna dzisiaj, bo... Jak mówię, na razie po prostu... Pokradnę od Mony artefakty. Najłatwiej mogę powiedzieć, że tak, nie mam pomysłów na to, co robić do końca w tym Genshinie, bo nie splanowałem tego wszystkiego. Mówię, na spontanie chciałem zobaczyć po prostu, czy mi Twitch nie wybuchnie. Uwaga, uwaga! Atak 1734 Jeżdżę? Wyciągnęłam. Artefakty. Jako, że tam nie będę się tym przejmował, to po prostu pokradnę wszystkie artefakty, które mam. Dosłownie ukradnę jakieś takie, które mam na innych postaciach. Nie będę się wkurzał ani nic. Jak to przeżyję? W sensie, no ja nie mam C6, a bardzo bym chciała. A Beneta?
Przepraszam bardzo, czy, no to może czemu, tak. Czemu Diluc nosi atak, a nie pure damage bonus? Nie wiem. Mona, jej. Mona w sumie też może być. Ale dobra, do Dilucowi zabiorę w takim razie teraz gladiatora. Spróbuję tak. Nie wiem, czy piórko jakieś istotne. Wezmę po prostu na razie byle co na tą Barbarę, żeby tylko miała wszystkie ataki i jakieś crit rate. Wyjść Monę zamiast Barbary? Tak myślę. W sumie i tak nie Mona myślę, ma większy możesz... atak bazowy. Dobra. W sumie też chytro. A, to tak, to można. Wow. Jezu. Dostałeś Hu Tao? Że miałeś sen o Pyro Xiao i się spełnił? Dobra. Jakieś byle przedmioty ma, nawet na to nie patrzę. I Barbara poziom 40 z 60-poziomowym tym Skywardem spróbuję pobić Oceanida. Moja Mona z 67 i... Proszę tak, po raz kolejny powtarzam. Ja wiem, że jestem do bani w to. Możecie mnie krytykować ile chcecie, nawet z chęcią posłucham krytyki. Ale tak, tak na zakończenie. I tak wiem też, że jestem strasznie nudny, jeśli chodzi o moje gadki, się zapętluję, zapominam i tak dalej. Jestem taki, już jestem. Wszyscy są tutaj przy okazji? Czy kogoś tak, nie ma? Tak, wszyscy, którzy mają. Okej, okay, dobra, to się wszyscy są. I przy okazji dzięki za to, że byłeś też. I tak, jak wszyscy są, to włączam Oceanida. I tak, co mówię, włączam, nie włączam. Dla siostra? Czemu ty tu już Oceanida? To zawsze to robię. Zawsze to robię. Dobra, do boju! Zadałam! Zadałam damage! Brawo. A mi się efekt nie chce uruchomić? Dobra, mam efekt, mam efekt, mam efekt! Lecz mnie może, co? Ja się sama nie wyleczę! Ale... A, nie włączyłem. Damy radę! Ciekawe, ile eksplozji wywołamy przy okazji. O nie. Siostra, nie umieraj chyba mi tu. Jednak Barbara będzie lepszym wyborem. Mam Primogemy, prawda? Nie mam. Niestety. Brawo, jeszcze przeszkadza taki Q-klik w MSW. Nie mamy szans. Mam za niski poziom Atlasa, za słabą Barbrę. Damy radę. Już kradnę artefakt, spokojnie. Zaraz tu zginę. Zaraz tu zginę, jestem tego pewien. Ach, w ogóle pamiętam stary czas, kiedy jeszcze nosiłem Barbrę ze sobą. Normalnie w drużynie, to jeszcze było za czasów, kiedy pomąca tłosiłem. Masz Travelera, możesz się wspomóc z przeżywalnością, ale nic więcej. Barbara mi padła już. Okej. Dziękuję bardzo, przegraliśmy. Jej. Z okazji takiej... A nie, nie mogę nawet Wisha wysłać, bo już nie mam za co. No cóż. Na przyszłość postaram się być wyposażony większym niż Primogemów do karnych Wishów. Dobra. I tak. Widzisz, wydałeś wszystko. No i co? Ten no chyba starczy tobie. Tak, no niestety na razie to będzie tyle, jeśli chodzi o Genshina. Jak mówię, nie mam dzisiaj jakichś wielkich planów. A jak widać, Twitch jest w stanie przeżyć, więc... Dzięki wszystkim, którzy się zebrali i... Pora chyba na przerwę delikatną. I powiedzmy, że tak... Około tej może... O, okej. Okay. Powiedzmy, że właśnie może około tej... Jak to się nazywa? Godziny tej 18:50. Bym nawet... wrócił właśnie z jakimś innym pomysłem na coś. Ja pomogę ci coś wykminić. Tak. No, póki co jak tylko mówię. Daj im jakąś przyjemną playlistę ze Spotify'a lub coś. Ze Spotify'a. Spotify jest zakazany teraz na Twitchu, z tego co słyszałem. Musiałbym znowu ogarniać coś innego, co miałem kiedyś, ale... Czy to zadziała daj w ogóle? Daj muzykę z windy. A może być, że księżycowa. Ale dobra. Kurczę, jak się nazywa ten program? No niestety. Dobra. No cóż, ja na razie może Genshina nie będę wyłączał. Aha,
Pójdź w miejsce, żeby było Ajpul da Cici. Dobra, tylko jeszcze będę musiał włączyć pięknego napisa. I teraz, gdyby jeszcze pamiętał, gdzie było pokazana Ajpul da Cici, to byłoby super. Ajpul da Cici było w... Na jakimś wzgórzu. Antehualo? Rays of Sunlight. Gdzie to było? Sprawdzę jedno miejsce. Ale tak. Jak już tam wrócę, to tam... Uwaga. Czy to jest ta muzyka? Nie. Chyba nie. Rays of Sunlight. Gdzie występujesz? Niestety, jak mówię, jestem taki słaby... Mam! Trafiłem! Dobra. Trafiłem na Ajpul da Cici. Dzięki za gierkę wam wszystkim, przede wszystkim. Tak. Dobra, ja się chyba rozłączam w takim razie. Możliwe. Więc tak. Do zobaczenia tutaj 18.50. Ja póki co znikam, żeby sobie właśnie też tak, czy to szybko coś zjeść, czy tam zaplanować co będzie dalej. Dobra, idziemy się za chwilę. A patrzcie po prostu na tego Travelera.
Jeśli ktokolwiek jeszcze tu siedzi na czacie, to taka delikatna informacja, że właśnie wróciłem. Jednocześnie jeszcze jednak nie będziemy nic ogrywać, tak konkretnie. Bo siedzę tu teraz i patrzę w ogóle, co tutaj jest i próbuję naprawić niektóre rzeczy, bo... widzę, że chyba udało mi się znaleźć jakieś problemy z moimi rzeczami. A zanim właśnie będę, powiedzmy, chciał dalej coś robić tutaj, to no, preferowałbym naprawić to, co nie działa. Ale tak, próbuję znaleźć teraz to wszystko, co tu powinno być. Też nie to. Okej, okay. Chyba znalazłem to coś, co jest moim problemem, że nie działało. Okej. Prawdopodobnie po prostu zrobię nowe kopie adresów z przeglądarki. Może zadziała. Jeżeli nie widzicie tego wszystkiego, jak to przesuwam, jeśli widzicie, to wybaczcie. Okej. Okay. Czyli pierwsza rzecz zaczyna działać, ale widzę, że znowu zresetowało mi, powiedzmy, większość moich starych... jakby to powiedzieć? Widzę, że wszystkie moje grafiki niestandardowe, które kiedyś tu szykowałem z siostrą, się zepsuły, ale... Ej, działa chyba. Chyba działa przynajmniej to, że notyfikacje w końcu będą. Uwaga. Tak, wszystko mi się tutaj zresetowało, widać. Niestety. Żegnaj, Achiru. Achiru, tak, Achiru. Ale tak. Widać, że coś tam jest. Totalnie to, co miało być, ale jest, więc jej. Połowę rzeczy naprawiłem. Tak, wszystkie notyfikacje działają na testach. A teraz wracając już do takich ważniejszych rzeczy, dla tych, którzy nadal siedzą. Patrzam właśnie, co to mam tutaj dostępne i... Wow. Rzeczy dostępnych mam bardzo dziwne, można powiedzieć. Bo tak, przeglądając wszelkie sklepy dostępowe z grami, które mam... to tak. Mogę powiedzieć prosto, że... Sklep na parze, czy inaczej mówiąc Steam, w moim przypadku nie ma zainstalowanego chyba niczego, co by się nadawało na jakiegoś dziwnego, szalonego, dzikiego, niebezpiecznego challenge'a w moim stylu. Niestety. Dosłownie gry, które tam trzymam teraz, to są takie nijakie. W sensie, znam jedną, która by się świetnie dała na stream, ale to taki bardziej podgadankowy stream, kiedy mam towarzystwo do siebie. A, właśnie, zapomniałem jeszcze zakorzenić. Tak, to... Okej. Okay. I tak, nawet nie mam tych moich słynnych gierek stworzonych specjalnie na potrzeby tego, żeby wkurzać... żeby ludzie mogli mnie wkurzać po prostu podczas tego, kiedy ja próbuję przechodzić. Czytajcie te, które mają integrację Twitcha. Ale tak, nie mam ich, niestety. I tak, połowa z tego to są karcianki. Co odpada? Właśnie tak patrzę. Na Steamie to pomijając właśnie te karcianki. Nie wiem, czy cokolwiek ma integrację jakąś Twitcha ciekawszą. Na pewno żadna z tych gier nie ma jakiegoś, powiedzmy, challenge'a fajnego. Zapomnę nic konkretnego. Okej. Okay. Na Epic Games natomiast jest jeszcze gorzej. Mam tam zainstalowane. Jedno, co to kojarzę, to mod Minecraft Switch. Nie, chodzi mi o to bardziej, siostra, z tego, co mam zainstalowane, nie tego, co mamy. Na Epiku właśnie jeśli chodzi o to, co mam zainstalowane, to jest co dziwne. Mam bardzo mało gier. Mówię o tym, co jest zainstalowane, bo wiecie, jeśli ja miałbym instalować coś tutaj teraz, to broń Boże,
dzisiaj się tego nie zobaczy. Ale tak. Bloons TD 6. Czemu to mam zainstalone? A cholera, to wiem. Ale tak. Darkest Dungeon 2. Totalnie nadaje się na Steamy. Fall Guys. To akurat po starych torturach od siostry. Genshin Impact. To już teraz, więc odpada. Gloomhaven, który się nie nadaje. Roach Legacy 2. Pff, w małpy, siostra. Nie. I Salt and Sanctuary, które dopiero co niedawno przeszedłem. Prywatnie. Czy nie prywatnie, tylko to było tam na YouTube. Nie wiem, czemu nie mam Moonlightera. Tak samo nie wiem, czemu nie mam ponad połowy innych rzeczy. Więc o ile sam mam chęć na jakieś takie rzeczy, tak... Ja wiem, czy jest coś tutaj cokolwiek takiego, co... No ma taką opcję fajną, jakąś taką trudną. I przy okazji nie wiem, czemu ludzie mi zaczęli spamić na Discordach. I... Helga nic nie odpowiedziała. Ale dobra, skoro na razie nie ma rozwiązania, niestety. To jeszcze może... nie wiem. A będę w przyszłości lepiej przygotuję. Póki co powiedzmy, że... Nie chciałbym teraz nagle łamać swojego słowa i powiedzieć, że nadal siedzimy w Genshinie czy coś. Ale chyba innej opcji na razie nie mam. Przynajmniej nie dopóki mi się Moonlighter nie zainstaluje. Bo tak, stwierdziłem, że... Zaryzykuję, niech mi nawet stream umrze, ale spróbuję tego Moonlightera ogarnąć. Więc byłbym wdzięczny, gdybyś Moonlighterze właśnie się szybko zrobił. W czasie, kiedy ty się robisz, to ja muszę naprawić tylko dźwięki, bo wyłączyłem wszystko na rzecz głośnego iPod Touch. Paimon, coming in! Paimon, coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? I tak. Stream się psuje, widać, ale to tylko na chwilę, póki Moonlighter się ogarnia. Więc w tym czasie ja pójdę sobie grać w karty. Żebyście mieli jakikolwiek entertainment value. Próbuję po prostu, grając w karty, może nie wiem co. Nie, siostra. Idę grać z tą dwójką, której jeszcze nie pokonałem w tym tygodniu. I tak, gubię dużo klatek. Ale spokojnie, to jest normalne. I... To by było na tyle z mojego grania w karty. Moonlighter właśnie się ogarnął. Więc dziękuję ci bardzo, Genshinie. Pora zmienić tytuł. I teraz tytuł będzie bardzo jakże adekwatny. Powrót do Księżycowa i jego miotły. Dobra. Teraz tylko trzeba będzie tutaj... A właśnie teraz ogarniam to wszystko, Helga, więc nie przejmuj się.
Nie, siostra, nie mów, że mi uciekniesz, tylko dlatego, że nie będzie Gemsina. No nie bądź taka. A przy okazji tak... Tak, nie interesuje cię to, że ja się będę tutaj torturował, okej. Okay. No w czasie, kiedy to się tutaj robi, to ja muszę jeszcze tutaj skonfigurować parę rzeczy. Szybko powinno się udać. Okej. Okay. Kurczę, kategorii nie jestem w stanie zmienić. Nie wyszukuj mi Moonlightera po prostu. Jedna rzecz, a druga... Czemu to przechwyciło... jakieś takie dziwne rzeczy? Coś zepsuło mi to mocno. Tylko, że przeglądarki nie pokazuje! Dlatego to się dziwię, że transmisje takie rzeczy wychwytują. Okej. Wiem, że na razie jest to za duże. Spokojnie, przejmujcie się tym, zaraz to dostosuję. Ale proszę, wszystkie przyciski zostały zresetowane, ponieważ wykryto zostało nieprawidłowo przypisane. I zgadnijcie, z czym to się wiąże. Ktoś chce wiedzieć, z czymś to się wiąże? Ktoś zgadnie? Nikt się nie odważy, okej. No? Dobra, siostro, to zgadnij, z czym to się wiąże. Nie, pisz. Jeśli nie napiszesz, to potraktuję to jako nie, to, że nie wiesz. Nie. Zła odpowiedź. Nie mogę nic zrobić. Gra wszystkie przyciski zresetowała w taki sposób, że gra nie reaguje mi na klikanie klawiatury. O, w końcu zareagowała. Tylko problem w tym, że... reaguje tak, że tylko wsadem mogę chodzić góra-dół w menu i nic więcej nie mogę zrobić. Ciskam wszystkie przyciski i któryś losowy... ja to... nie wiem, którym tutaj zmieniać wartości. Halo, co jest? To wiem. Ja tutaj próbuję, tylko że uczę się sterowania od początku, jak to w ogóle wygląda. Za małe. Przepraszam bardzo. Okienko, ogarnij się. Bo ja wiem, jakim rozdzielczym się ustawić, przez to, jakie ja mam wychwytywanie, powiedzmy, ustawione tutaj. Proszę. Już jest. I muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. I to nie prośba do was. Powiedzcie, czy mi mikrofon nie pierdzi, bo już się boję, czy mi pierdzi, czy nie. Okej. Okay. Dobra, mamy co. Poruszanie się wsad. Podstawowa ataki J. Użyć naszyjnika L,
Atak specjalny K, jak wpłynek I, zmień broń Z. Użyj mikstury E. Przewrót spacja. Interakcja J, okej, dobra. No to jesteśmy. I teraz jeszcze, zanim tylko pójdziemy dalej z tym wszystkim, muszę szybko ogarnąć jedną rzecz. Inaczej mówiąc, wejść na stronę Twitcha ręcznie i ręcznie wziąć i zmienić mojego głupiego... jak to się nazywa? Inaczej mówiąc, wejść na stronę Twitcha... opisa głupiego, który nie wiem czemu nadal mnie traktuje, jakbym grał w Game Machine'a. Nie pozwala mi tego zmienić. Dziękuję. Chyba działa w końcu. Udało się naprawić. Okej, mikrofon pierwszy. Ale jak wiem. Dzięki za informację. Helga, wytłumacz proszę, a ja w tym czasie pozwólcie, że zresetuję wszystkie po prostu urządzenia, bo jak mi pierdzi dźwięk, to jest problematyczne bardzo, niestety. I no, nie tytuł. Wytłumaczę wszystko za chwilę, jak już zresetuję wszystko, bo jak mówię, jak pierdzi, to muszę z tym walczyć bardzo ciężko czasami. Okej, okay. Nie wiem, czy się naprawiło, czy nie. Jeśli nie, to niestety będę musiał jeszcze bardziej ustawienia zmienić w paru rzeczy. Tak, Helga dobrze to podsumowała. Jednak w moim przypadku jeszcze tutaj dodatkowo dodam, że ja próbuję przejść to wszystko... A, pierdzę. Ja wiem, że mój program nie lubi tego wszystkiego, co tu używam, ale nie wiem, gdzie tym razem. Okej, okay, a teraz? Wiem, że takie głupie pytanie, ale teraz? Czy pierdzę teraz? A, bo tak. Pewnie tak, niestety. Jeśli teraz działa, to w takim razie nie wiadomo czemu... Mój program odpowiadający za dźwięk nie lubi, kiedy mam włączone synchronizację pionową. Tak, dobra. Dzięki za informację, że działa. I tak, to nawiązując do tego, co Helga mówiła. Tak, wszystko jest jak najbardziej prawdziwe. Gram tutaj takim właśnie kostkiem. Ale ja sobie jeszcze utrudniam życie przez to, że chcę przejść całą grę, używając czegoś, co tak naprawdę powinniśmy używać tylko i wyłącznie podczas samouczka. A potem teraz z tego rezygnować. Nazywa się to miotłą. Dlatego też samą rozgrywkę nazywam często Miotła Challenge. No i tak, tu właśnie jest mój, a jednak nie.
Noż... Też zmniejsza. Nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę. Nie mam dosłownie żadnych ustawień specjalnych. A to się i tak psuje. Jak to tylko ja potrafię. Już dobra. Zrobię jeszcze najważniej ostateczny rozwiązań. Nazywa się reset. Całego tego... jak to się nazywa? Całej gry. Bo może, że jak gra jest wyłączona, to nagle już nie pierdzi. A jeśli nie, to, to jeszcze najważniejsza rzecz, którą powinien zrobić każdy z informatyk. Odłączyć kabelek, podłączyć kabelek jeszcze raz. Bo to ostatnio czego nie próbowałem. Ale jeśli to nie pomoże, to niestety wygląda na to, że Moonlighter po prostu się zbuntował. Okej, okay. Wydaje mi się, że to jest wina gry, niestety. Miałem już taki jeden przypadek, ciekawa sprawa, z inną grą. Do tej pory nie wiem, co było powodem tak naprawdę. Nie, wątpię. Wątpię, żeby tak było, ale w moim przypadku to jest wyjątkowo po prostu wredne. Więc dobra, a można chyba pójść. No i tak. Ja niestety po słuchawkach już słyszę, że będzie pierdziało. Niestety. Bo potrafię to czym poznać po subtelnych dźwiękach, które ja sam słyszę. Mogę sprawdzić to jeszcze tylko w jeden, jedyny sposób, jaki istnieje. Przepraszam bardzo. Ja bym tam miał ustawioną rozdzielczość znowu najwyższą. Ale tak, są problemy. Właśnie jedyne, co mi zostało tak naprawdę całkowicie w tym wszystkim. Okej. Okay. Wiem, że jest okienko. Ale to pierdzenie mi pokazuje jedną rzecz. Szczerze, sam nie pamiętam, jak to było, bo... To jest dziwna sprawa. I teraz tak, wiem, że jest za dużo. Nie trzeba mi o tym krzyczeć. A powiedzcie, czy nadal to pierdzi, kiedy jestem... w pełnym ekranie? Bo szukam już naprawdę wszystkich rozwiązań możliwych. A, nie chowam napisa. Ja sprawdzam tylko, co pierdzi, a co nie pierdzi. Spokojnie.
Bo przynajmniej mam takie dziwne sytuacje, że coś powiedzmy pierdzi mi w oknie, ale na pełnym ekranie już nie będzie pierdzić. Vice versa. Okej. Okay. Dobra. Dobra, co się działa, to w takim wypadku chyba nie ma problemów. Po prostu bierzemy miotło i spróbuję ile wlezie po prostu z tym wszystkim. Właśnie przy okazji wieszaki jakieś mam. Zresztą ciągle sumienie. Nie pamiętam, czy te zwierzaki coś robiły, czy nie. Ale tak, wezmę. Na wszelki wypadek. I dobra. Tak, chyba jakiś więc świąteczny z tego co patrzę. Czy mam ze sobą gluta? Wybrałem coś innego przecież. Ale dobra, nie ma co się tym przejmować póki co i... Tak jak myślałem, pierwszego lochu nawet się nie udało przejść, więc jej, miotła i pierwszy loch. Okej. Okay. Robiły. Zresztą, że tak dawno przychodziłem na litera, że już nie pamiętam. Ale dobra, ja i moje miotło. O nie, już dostałem, w głupi sposób. Giń. Dziab, giń. Okej. Okay. Już zapominam, jak się niewygodnie grało tą miotłą. Ale niestety, taka już moja dola. Jako człowieka miotły. Wow, czy ja kogoś... Ja jestem w stanie ogłuszać ludzi miotłą? Tego nie kojarzyłem. Dobra, jakieś śmieci tutaj pokazały. O, tutaj mamy co? Obsuty miecz, który musi być na górze albo na dole. A to musi być przy ściance, dobra. Chyba się udało w końcu ogarnąć chociaż jedną rzecz i... O nie, tutaj nie wchodzimy, bo jak tu wlezę, to potem się zmarnuje. Proszę bardzo, czy ja? One powiedzieć tak od razu wlazłem na bossa przez przypadek? Tak, ja chyba wlazłem na bossa. A, tak, bo to jest roguelike. Czemu? U podstaw jest. Tak, do końca nie jestem pewien. I tak, jeśli chodzi o wszystko, żeby nie było w roguelike'i, nie jestem najgorszy. Nadal jestem chodzącym badziewiem, ale nie jestem najgorszy. Problem w tym, że właśnie tutaj gram, jak to mówiłem, bronią taką pseudo... To nawet nie jest bronią. A dobra, chyba ten glut ogłusza raz jakiś czas. To tak, szczerze mówiąc, Moonlightera polecam, jeśli chodzi o to wszystko. Jest to prawda użytkowa gra, ale tak. Jeśli chodzi o inne roguelite, coś... Isaac... Gungeon Hades, tak. Hadesa obecnie ogrywam na YouTubie, który powinien być podlinkowany tutaj. Fatalnie mi idzie, żeby nie było. I też dopiero go odkrywam. Isaac, mam dużo godzin, ale nie umiem grać. Gungeon. Kiedyś myśleliśmy o tym z siostrą, żeby się wziąć tutaj do Gungeona. Ale tak, powiedzmy, że za słabo gramy i zbyt często giniemy. Powiedzmy na... Nawet nie tyle, co... Jak się nazywał ten gościu? Nawet nie tyle, co na bossie piętra trzeciego. Nawet nie tyle, co powiedzmy na mini-bossie piętra trzeciego, co na... O, jak się nazywało? Na mini-bossie piętra drugiego. Od kiedy wyszła ta ostatnia aktualizacja do Enter the Gungeon, to właśnie nie umiemy w to grać, przez to, że te mini-bossy dziwne. I wymagałem czasu. Powiem tak, tutaj wymagałem, żeby nie być lamą. A ja jestem lamą. Tak, to jest jeszcze podstawa. Magdalena to tak jak Moonlightera, czy Isaac jestem w stanie ogrywać. Czasami sobie radzić, czasami nie. Co zrozumiałe. Tak, jak są, powiedzmy, gry pokroju właśnie... jak to się nazywa? Pokrym czasów. Jak to działało? Brakuje mi słów teraz naprawdę. Tak właśnie, Enter the Gungeon jest tą grą, która jest dla mnie trochę za trudna przez to, jaka jest... w swojej prostocie skomplikowana. Nie wiem, że brakuje ci tylko szereg achievementów. W sumie znam gościa, który ma wszystkie chyba. Jak nie wszystkie, to prawie nic mu nie będzie brakowało. Ale tak. Ja potrafię angażować duże godziny w tę grę, w te wszystkie gry. A potem i tak nie umiem, bo jestem lamą po prostu. Nie mam koordynacji, nie mam refleksu, nie mam innych rzeczy potrzebnych, żeby w to grać. U mnie mogę powiedzieć z dumą, że nic nie jest skończone. Nie, tak poważnie chyba jedyne, co udało mi się mniej więcej ukończyć, to jest
Nie licząc trybu Gridiera, chyba tylko Azazel. Głównie dlatego, że czasu nie mam na to, żeby regularnie grać. Jedna rzecz, druga... U mnie jest taka ciekawa sprawa, że nie potrafię grać, jak nie gadam do kogoś. Tak w formie nagrania i tym podobne. Więc tak, to podwójnie trudniej. Uwaga, teraz będzie atak? Nie. Nie, nie, nienawidzę tego golema. Nienawidzę tego golema i to szczerze, bo nie umiem w to grać. Okej, okay, true ending. Super. Czyli już wiem, że jest tam więcej niż jakiś jeden ending. Przecież spokojnie, nie chowam urazy. Wiem, że to już jest gra sprzed 4-5 lat. I to jest jakiś cud, że ja po prostu o niej za dużo nie wiem. Więc nie mam do nikogo tutaj żalu o to, że może coś gadać. A takiego. Ale tak, ja jeśli chodzi o Hadesa, to mam wiedzę bardzo nikłą. Powiedz mi tak. Moja wiedza się kończy, można powiedzieć, na... Jak to się nazywało? Brawo. Przegrałem. Typowe u mnie. Jak mówię, nie umiem grać swojego Moonlightera. Kończy się na trzeciej krainie? Czegoś tak? Chyba? Dwa lata temu? Nie. Może dwa lata temu wyszedł z Early Accessa, ale w Early Accessie na pewno był już dłużej niż dwa lata. No ale nawet jeśli to przez dwa lata to... Jestem z jednym... Ja uważam, że po dwóch latach to jest okej. Okay. Embargo na spoilery powinno zniknąć jako tako. Przynajmniej w moim mniemaniu. Bo to jednak kupa czasu. A to, że ja jestem po prostu zacofany w świecie gier i nie mam jak w nie grać, ogrywać, nie mam czasu, nie mam funduszy na gry czy coś, nie co? To już moja sprawa, mój problem. Zapomniałem sprzedać te śmieci, które tam miałem. Okej, ulepszenia z lustra. Tak. Nie wiem, czy tylko mi się wydaje, czy te ulepszenia na wyższym stopniu, powiedzmy, są... nie najlepsze. Takie jest moje wrażenie po tym, jak niedawno dopiero odkryłem pierwsze elementy, niektóre nowe lustra. Czy nadal, jak mówiłem, jestem dosyć nowy w tym wszystkim. A to wiem, że mogę, tylko co mi to da? Powiedz mi, Helga, co mi to da? Ja tu jestem na miotle. Nie ma niczego, co mi by pomogło. Jedne, co może mi pomóc, to po prostu lepsza broń. Która nie istnieje, jako że to jest miotła challenge. Może nie przejdę całej gry, ale chcę chociaż pierwszy lock przejść tylko i wyłącznie miotłą. Okej, okay, a co zrobię z pieniędzmi? Słucham? Czy jest cokolwiek, co mogę zrobić? Nie potrzebuję bonusu do prędkości ruchu za ulepszanie miotły. Uwierz mi, nie potrzebuję. Ale tak, teraz wracając, jeśli o to chodzi. Zapomniałem jeszcze o tym. Tak. Chodziły różne roguelike'i, czy roguelite'y, w które miałem grać, to były jakieś, ale coś pamiętam na szybko tytułów. Jedynym, którym można powiedzieć, że jakkolwiek wychodzi, chociaż ciężko to przerównywać do pozostałych, to jest właśnie coś, co też ogrywam jakiś czas temu z siostrą. Risk of Rain 2. Nadal chyba. Odświeżona zbrojka, to nie mam kompletnie już ulepszonej? Okej, nie mam kompletnej. Nie wiem, czym to jest lekka zbroja, nie to najcięższa z możliwych, co ja żem myślał. Wybierając lekką na challenge z miotłą. Dobra. Przejdę drugie piętro, całe, przez wiedzę, pozbieram, co mam pozbierać i chyba będę cofał się w takim wypadku, żeby ewentualnie spróbować wykupić sobie lepszą zbroję. To akurat dobry punkt. Okej, będzie atakować. Tego na szczęście nie ma co się aż tak bać. Widać, że nawet resztki skillami nadal zostały, skoro umiem go pokonać. Miotłą. Szkoda tylko, że jedynie jego. Ale tak, teraz co tam dalej mogę powiedzieć? Właśnie z jedynych roguelike'ów i tak dalej, których jakkolwiek umiem ostatnio, to tylko właśnie Risk of Rain 2. Tego nie wiem, na ile można zaliczyć do roguelike'ów i tak dalej. Wiem, że na pewno nadal nie jestem w to dobry, żeby nie było. Bo tego, że zawsze się chwalę jako ktoś, kto lubi grać w Dark Souls i jakkolwiek umie, tak poza Dark Souls'a podobnymi grami, co moje skille są słabe. Kotki?
A no faktycznie tak, to były jakieś mikstury. Aż o nim zapomniałem. A fajnie by było, tylko gdyby mi się to jednak udało. Lepiej jakoś. Ale tak. Nie wiem, czy one mi dużo pomogą. Bo problemem nie jest sama, powiedzmy, gra dla mnie. To, że właśnie... jak to się nazywa? Nie umiem radzić sobie z tym bossem znikającym. Ale dobra. Chyba pójdziemy, czemu nie. Posprzedaję coś, może właśnie te mikstury zrobię. I tak, jeśli chodzi o Risk of Rain 2, to jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że... No poniżej maksymalnego poziomu trudności jakoś sobie radzę. Gierka przyjemna, chociaż totalnie inne odczucia niż tutaj. A, dobra, tamten jeszcze się nie wykluł. Dobrze, bo więcej stali i tych aluminium. Okej. Okay. Już wiem, co będę musiał oszczędzać sobie. Stal i aluminium. Ciężko będzie to zaoszczędzić, ale dam radę jakoś ostatecznie. Do miksturek tak, zaraz je porobię, tylko jak mówię, odłożę to, co trzeba. Jakiś tam jeszcze materiał chyba był, niestety, ale jestem ślepy, nie pamiętam, co to było. Co zobaczę jeszcze zanim kupię, no, córki. Ostatnim materiałem były, to jakby, nazwą to nasiona. Nie, to są pozostałości odlewni. Dobra. Inwestycje przy okazji mogę zorganizować. To już jest. Tego nie mam. Gdzie jest sprzedawca? Kupić. Temu krążce nie mogę. Dobra. Inwestuję w les sprzedawcy, co mi tam szkodzi. Pamiętam, że mnie go można odpowiadać za wielkie ceny, ale odkupywać niektóre fajne rzeczy, które zgubiłem. Więc nie jest aż tak źle. Świetnie. Okej. Nie wiem, czy wy to odczuwacie, ale ja czuję, że ta gra gubi FPS-y. Że klatki gubi, dosłownie. Taka gierka jak Moonlighter. Nie rozumiem tego, ale tak, no to jest. Okej. Okay. Te mikstury są zdecydowanie nie na mój etap. Te też nie na mój etap. Okej, okay, to mogę przynajmniej 10 sobie takich ugotować. Będę miał na później. Nie, dobra. Innych rzeczy tam niby mogę sobie poinwestować w coś innego, ale... Ja poza tym, że mogę może coś do sklepu dodać, to nie wiem, czy jest coś super istotnego. O, za drogie, za drogie, za drogie. Za drogie. Ja właśnie trzymam wszystkie te tutaj inne, mniejsze ulepszenia. Tak, robimy wszystkie niestety.